Dobry wieczór wszystkim. Witam Was serdecznie. Witam. Witam Tomka, bo widzę, że Tomek był równo z nami. My już jesteśmy kilka minut, ale chcieliśmy jeszcze się przygotować. Jak widzicie, moja ładniejsza połowa jeszcze się doprowadza do ładu. Wszystko słyszy. Uszy ma nastawione. A ja po prostu tak jak stałam, tak siadłam i mówię: dobra, wchodzimy na żywo, ja się z wami witam, ty się przyszykuj, musisz być ładniejszy, a ja brzydsza będę tutaj już się witała. Witam, cześć Weroniko, cześć Mark Star 7, witam serdecznie. I tylko tyle nas jest. Cześć Marcinku. Witam serdecznie. Wiem, że miałeś być, bo pisałeś, że będziesz. Moja ładniejsza połowa zrobiła się na bóstwo Oj i tam, oj jest tam, oj z tam. nami. Oj tam, oj tam. Cześć, Olu. Cześć. Dzień dobry ze skrzypiącego krzesła. Słuchajcie, 30 live. Tak? 30 live. Na tamtym kanale było prawie 100, nie? A dlaczego jestem wyższa znowu od ciebie? Bo ty w naturze jesteś Ale wyższa. jestem większa, tak wyglądam, jakbym była większa. No jesteś większa. Nie jestem, bądź bliżej. Jak tak, no. No dobra. Dobra, słuchajcie, lecimy po raz 30. Jak widzieliście, jak wynika to z naszego tytułu, o portrecie raz jeszcze. Ale czy będzie dzisiaj o portrecie? Może Nie wiem, zobaczymy. tak. Zobaczymy, jak się ukula, nie? Ja piję sobie tutaj herbatku. My dzisiaj z okazji tego, że mieliśmy popołudnie wolne, pogoda u nas nie była za piękna. Cześć, Zbysiu. Pozwólcie tylko, przepraszam, że dam info na fejsie. Betko 79, witamy serdecznie, witamy Arka. Arek poczynił przepiękny portret zimorodka. Do tego wrócimy. Tak, wrócimy do zimorodków, bo również widzieliśmy, że Małgosia zrobiła chyba swoje pierwsze zdjęcie zimorodkowi. Zazdrościmy Wam oczywiście tych przepięknych ptaków, że możecie na żywo je zobaczyć, bo już nawet jak my oglądamy, to po prostu nas skręca z takiej zdrowej zazdrości, bo nie zazdrościmy Wam, żeby Wam złorzeczyć, ale tak najzwyczajniej chcielibyśmy zobaczyć na żywo te piękne ptaszki. No ale tak jak mówiłam, wybraliśmy się w takie okolice niedaleko Świdnika, niedaleko Lublina. Ile nam zeszło? Znaczy zeszło. Spędziliśmy chyba z 3 Ze 3 godzinki z godzinki. takim dojazdem, z kilkoma postojami, a dzisiaj postanowiliśmy wyruszyć w plener, żeby ruszyć troszkę tyłki. Mgiełka się ładna utworzyła, także z minuty na minutę ten krajobraz był taki zasnuty mgłą i te drzewka, i te pola wyglądały przepięknie. Ale później już kończyliśmy akurat nasz wyjazd, nie? Tak. I zaczął padać deszcz, także już nie było za ciekawie. Poza tym wiecie, jaka jest pogoda. Ani to zima, ani to jesień, ani to wiosna. Cześć, Łukasz. Marcin Osowski widział na żywo zimorodka, jak był na zdjęciach. Powiem wam Kurczę. szczerze, ja jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. No ja też właśnie mówię, że Albo nie zwracałem na to uwagi, jesteśmy albo. tak zazdrośni, tak. Chcielibyśmy zobaczyć, ale zauważyliśmy, że pewne osoby, które robią dość często te zimorodki, albo są w takich miejscach, blisko mieszkają, gdzie te ptaszki bytują, albo po prostu wiedzą, gdzie trzeba się udać, bo Dokładnie. nie wiem, kto u nas na Lubelszczyźnie gdzieś tam te zimorodki fotografuje. To moja wiadomość. No, to wiem. Nie, ja wiedziałam, że to jest twoja. W każdym razie, o, dziewiąta bije. Także jesteśmy przed czasem. No. My jesteśmy niespóźnieni. Bardzo się cieszymy. No i tak, z okazji Dnia Cześć, Dziadka Jarku. i babci, który był, święta mieli swoje. Życzymy wszystkim babciom, wszystkim dziadkom wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego, spełnienia marzeń i przede wszystkim dużo, dużo Takich zdrówka. wnuków jak my.
No. Ja już nie mam swojej babci i swojego dziadka, nie jednego, Todziu, ani drugiego. Todziu jest z nami. Cześć. Słuchajcie, w ramach, cześć, Todziu. W ramach informacji takiej... czym ja to mam wytrzeć? No. Słuchajcie, na stole mamy smarz z łańcucha. Nie, z roweru. To nie jest, ja nie wiem, łańcucha. Ale wiesz, że ja też byłem z tego brudny? A wiesz z czego? No. Może z mojej kredki do oczu? No chyba tak. Ale ja to już umyłam dzisiaj. Dobra, no to... ja przyniosę chusteczkę. Dobra, to przynieś chusteczkę. Ja zakładam słuchawki. Napiszcie, jak nas słychać, jak nas widać, czy muzyka nie jest za głośno. No, wiecie, poustawiamy się i lecimy dzisiaj z szałotem, no nie? Ale fajna nuta. Kurczę, pieczona. A czy raport BHP sporządzony? Łukasz pyta. A w związku z czym? Z moim okiem. A to znaczy, myślę, że raport nie musi być spisywany, ponieważ oko ma się dobrze. Nie domyjemy tego, coś się zrobiło, a nie. Oko ma się dobrze, wczoraj jednak Michał stwierdził, że nie pojedziemy do kliniki okulistycznej, że jakoś to będzie. I dzisiaj okazało się, że oko ma się już całkiem lepiej. Tak, obudziłem się, słuchajcie, rano i już było ok, ale wczoraj myślałem, że zwariuję. W każdym razie, zanim sobie tak wystartujemy, bo jest nas dopiero 18 osób, myślałem, że będzie was nieco więcej. Tak się ale oni wiedzą, że my się spóźniamy, więc tak? Ja myślę, że z poślizgiem takim są nieprzyzwyczajeni, że możemy być o czasie. A jeszcze chciałam coś powiedzieć. A jakiś czas temu, bo właśnie... ale Michał... Poczekaj sekundę, muszę coś naprawić. A co? Sekundka, suka. Sukantkę? Już? Poczekajcie. No muszę coś sprawdzić, bo mi się coś tutaj wysmoliło i... Tak, teraz jest ok. No, o, już. Za nami widzicie ogon naszej Nelki, teraz łepek Nelki i tak będą sobie wędrować. Ja właśnie zaczęłam mówić, ale Michał mi przerwał, że jakiś czas temu byliśmy w związku z moimi badaniami właśnie pracowniczymi, mieliśmy okazję być na Starówce i prawie spotkaliśmy się z Weroniką. Tak. Mieliśmy się umówić i spotkać, bo tak wstępnie była mowa, ale okazało się, że Weronika ma dużo dalej niż myśleliśmy, aby dojechać do Lublina. No i tak sobie doszliśmy do wniosku, że następnym razem gdzieś tam się umówimy nieco wcześniej, żeby mogła dojechać i żebyśmy wszyscy mogli się jakoś tam zgrać. Także nie ucieknie to i myślę, że jakoś w jakimś czasie niebawem może się będziemy mogli spotkać i wspólnie pofotografować albo pogadać sobie, jakoś spędzić czas. Tak, chcieliśmy przede wszystkim serdecznie podziękować Rado za tipa. To było poza live'em i no niestety nie możemy, wiecie, pokazać tak oficjalnie wiadomości. W każdym razie pod tym live'em macie link do miejsca, gdzie możecie wesprzeć naszą działalność. Jeśli macie ochotę i wystawicie nam fajnego donata, to my w zamian oczywiście wysyłamy każdemu z was preset, który powstał przy nagrywaniu sesji rock'n'rollowej. Jeśli oglądasz tego live'a i nie wiesz, o co chodzi, to zapraszam cię do naszych filmów, tam znajdziesz szaloną sesję rock'n'rollową. Oczywiście, słuchajcie, strona, na której my otrzymujemy od was te napiwki, za które jesteśmy niesamowicie wam wdzięczni, nawaliła strona, że ja nie mam możliwości odczytania waszego maila, więc jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał i również chcecie, żebyśmy my wysłali wam ten preset, dodajcie w tej wiadomości, którą piszecie, dodajcie swojego maila. My wtedy na tego maila będziemy mogli odpowiedzieć. A jeśli nie chcecie ujawniać publicznie swojego maila, to napiszcie do nas na prywatnej wiadomości. Uprawiamy na Facebooku. Wtedy my będziemy mogli po prostu zrealizować naszą obietnicę. Co jeszcze? Ja patrzę, coś Louis wzięła i niesie. Dobra. Ja muszę zobaczyć, coś ona wzięła w ząbki i poszła. Dobra, to ja jeszcze tutaj sobie... poopowiadam kilka rzeczy. Jak wiecie zapewne, a może nie wiecie, trwa konkurs, który miał się dzisiaj zakończyć. Konkurs Toys. Prosiliśmy was o nadsyłanie prac na adres uprawiamy@gmail.com.
swoich prac nawiązujących do tworzenia takiego odrealnionego świata miniatury, takiego tilt shifta. I kochani, przyszły tylko 3 prace i spodziewaliśmy się jakiegoś większego odzewu. Pewnie dzisiaj po tym live'ie damy jeszcze info na grupie, że taki konkurs trwa i będziemy chcieli, żeby tych zdjęć po prostu było więcej. Co ciekawe, wymyśliliśmy i długo nad tym myśleliśmy. Zastanawialiśmy się, czy nie będzie faux pas, ale mamy, słuchajcie, nagrodę. Mamy tak fantastyczną nagrodę dla pracy, która zdobędzie najwięcej głosów. Jeśli jesteście ciekawi... Oczywiście nagroda rzeczowa. Nagroda rzeczowa, żeby była jasność. Witamy Łukasza Kasprzyckiego. Pokażemy. Witamy Roberta i Grzesia Myszkę. I Iśkę. O, Iśka do nas dołączyła znowu. O, Łukasz Kasprzycki jest również. Cześć, Łuki. Robert Kropacz, Zbysiu, Grześ Myszka. No, Grzesio do nas bardzo często przychodzi. A, Iśka Świdelska. O, dawno cię nie było, Iśka. Kurde. Marcin pyta, czy Canon RP jest przetestowany. No więc słuchajcie. Dzisiaj właśnie. Dzisiaj przy okazji tego naszego popołudniowo-południowego spaceru zabrałem Canona RP i cały odcinek fotografowałem tym Canonem. I może to nie będzie, wiecie, taki test aparatu jak na optyczne.pl. Ja po prostu... Jakiś kabel się rusza, Dorotka. Albo Nela przeszła. Ja po prostu wziąłem go w ręce i zapytałem... Marcin Karwowski ma RP. A. Cześć Piotrek. No i cześć Marcin. Zapiąłem setkę makro i pojechaliśmy za miasto porobić trochę zdjęć, ale setką makro robiłem dzisiaj krajobrazy i powiem wam, że już część zdjęć poobrabiałem, ale chciałbym pokazać wam te zdjęcia dopiero po tym, jak ukaże się odcinek. I co? Aż jak się zapętlam. Witamy Janusza, zapętlam. Bo ja tutaj czytam. Jesteśmy na dużym ekranie u Janusza. O, super. I wtedy dowiecie się po prostu, jakie jest nasze zdanie na temat Canona RP. Po mojej minie możecie już chyba wywnioskować. Właśnie. No i fajnie. I będzie teraz tych odcinków nieco więcej. Choć nie ukrywam, że nasza działalność też pójdzie ku TikTokowi, słuchajcie, bo nie ma co ukrywać, te zasięgi na TikToku są nieco większe, a my, wiecie, chcemy docierać do jak największej liczby ludzi i spowodować, żeby ci ludzie zaczęli robić zdjęcia i zawsze jak ja zaczynam live'a, to mój pies zaczyna chodzić. Tak. Zaraz mu biorę skarpety. Piotrek Canon R fotografuje. No właśnie, ja dzisiaj miałam swojego Canona R. Michaś RP i ja sobie tak biegałam w zasadzie, żeby się nie nudzić, zapięłam 16-35, ale przy tym krajobrazie, który dzisiaj fotografowaliśmy, stwierdziłam kilkakrotnie i utwierdziłam się, że to jest za szeroki. I fajnie by było pokazać ten minimalizm, a jak wiecie, no przy szerokim za bardzo tego minimalizmu nie osiągniemy. Więc później na koniec już zapięłam 85, no i w ostatnim miejscu zrobiłam tam 3 chyba ujęcia i uważam, że Michał będzie miał o wiele, wiele lepsze zdjęcia. Nie, dlaczego tak mówisz? Dlatego, że nie, no ja mówię już z tego względu, że setką, no sam dobrze wiesz, dostałbyś 16-35 i nie uzyskałbyś tego, co zrobiłeś dzisiaj. No robiłbym troszeczkę inną fotografię, kombinowałbym ale inaczej. Ale mi się to tak za bardzo nie podobało. Ale ja wam powiem, z czego to wynika. Dorotka pół życia przepracowała na 70-200, nie? I ja wiem, i nawet jak ją poznałem, to widziałem w jej fotografii, że ona kocha tą ogniskową. Ona lubi sobie przybliżać i lubi długie lufy. Ale 85 jest niedługa. A 85 jest krótka. Ale jest dobra. No i dobrze. Ja witamy Kamila W. Teraz 6600, ale robi to robota. O kurde. Ale jesteśmy u Piotra na 75 calach, także widać nas pewnie dobrze. Ja do tej pory pstrykałem 70-200. Ja też dużo zdjęć zrobiłem na 70-200, ale wiecie, przyszedł taki czas, kiedy to szkło było mi mniej potrzebne niż 135-20, a nie miałem hajsu i wiecie zapewne. Ja bardzo lubiłam swoje 70-200. Oczywiście wcześniej był to Nikon. I
I tak naprawdę mogłam tylko z nim chodzić, bo nie lubiłam bardzo 24-70. I co? Ale był ciężki, był przede wszystkim bardzo, bardzo ciężki i teraz odczułam różnicę, więc porównując Nikona z tamtym osprzętem do Canona, do tego, który teraz mam, Canona R, to jest przepaść, jeśli chodzi o wagę i wygodę. Jesteś tak teraz wyspecjalizowana do portretu, nie? Tak. Tak, jestem teraz do portretu i przede wszystkim moje ręce nie odczuwają tego. Czasem jak powiesiłam sobie aparat na pasku i gdzieś tam chodziłam, czy pracowałam, odczuwałam to bardzo, bardzo, bardzo dotkliwie, włącznie gdzieś tam z rękoma. Teraz to jest przyjemność, bo nawet sami wiecie, jak kto ma Canona R czy RP, to jest duża różnica, nie, w ergonomii. Tutaj w uchwycie i w ogóle. Nie, nie, to jest praktycznie więc, to samo. Więc ja jak już wzięłam wtedy go pierwszy raz do ręki i w sklepie i chwyciłam palcami, mówię, kurczę, całkiem inaczej, no, o wiele, wiele przyjemniej. No, także dzisiaj był to przy okazji taki test. Nie będzie to może taki test skupiony całkowicie na aparacie, na, nie wiem, na wyglądzie, na funkcjach. Ale postanowiliśmy sobie, że spędzimy ten dzień gdzieś tam w plenerze. No i udało się. Tak, i narobiliśmy ambarasu jednej pani na podwórku. No i musimy tam do niej wrócić z czekoladą. A, musimy kupić czekoladę, i kawę i pojechać do pani przeprosić, bo kurde, co myśmy tam narobili, słuchajcie. Pani sobie myśli pewnie, że specjalnie narobiliśmy jej obory, że tak powiem, a okazało się, znaczy, a tak naprawdę nie mogliśmy wyjechać z pewnej drogi i zakopaliśmy się w błocie ze śniegiem, a chwilę wcześniej... Było lekko pod górkę i słuchajcie, jest 11 prób, żeby stamtąd wyjechać, więc wiecie, co na tej drodze zostało, nie? To nie była droga, to była trawa. To była trawa... Drama. Nie, dobra. No pojedziemy, bo mamy blisko, pojedziemy do tej pani któregoś dnia i jest pani na tyle taka spokojna, miła, że myślę, że nas nie wygoni. Nie będzie miła. I tą czekoladką nie dostaniemy po głowie. No i również pozdrawiamy tutaj Anię. Ze Świdnika. Panią Anię? Tak. Ze Świdnika. Która pozwoliła nam dzisiaj biegać po swoich polach i tak. Wejść między krzaczki po rzeczki i dzięki temu, że mogliśmy w nie wejść, zrobiliśmy fajne zdjęcia. Ty zrobiłeś. Także dziękujemy raz jeszcze i pozdrawiamy bardzo serdecznie. I również obiecałem, że pozdrowię moich chłopaków z pracy, jak i Szymona Stolarza, który zrobił dla mnie kawał fajnej roboty i wkrótce wy wszyscy będziecie mogli zobaczyć. Na razie wam tego nie pokażemy. No to jak ty pozdrawiasz, to ja pozdrawiam również moje dziewczyny i chłopaków z pracy i jeżeli ktoś ogląda, no to bardzo fajnie, a jak nie, to wam powiem, że was pozdrawiałam. No. I pomyślałem sobie dzisiaj, że chciałbym, żebyście mieli świadomość, że my też będziemy od was czegoś chcieli. Możemy od czegoś od nich chcieć? No, a ja czytam, no. Chcemy, żebyście brali taki czynny udział w naszych live'ach. Chcemy, żeby te live'y wyglądały na zasadzie dyskusji, rozmowy, zadawania pytań, ponieważ... Ale Konrad, Piotrek cześć. Pisze, że w Canonie R tak. Nie śledzi oka zwierząt. Nie. No właśnie. R6 śledzi. A, w RC nie ma tego? Nie. A. Nie. Ale ty jednego zwierzaka tylko fotografujesz. Ale nie, to nie o to mi chodzi. Tylko właśnie chcę potwierdzić, tak. Skup się tutaj, skup tak. Się tu. A RP nie wykrywa oka. A R wykrywa oko. Tak. No. To jest cudne. A Łukaszowi spadł ten, widziałeś? Wysunął się z paska sprzęt i spadł na asfalt. To jest masakra. Ja już, słuchajcie, ja ten wypinający się pasek z aparatu złapałem. Cześć, Konrad. W ostatniej chwili zorientowałem się, że się wysunie pasek w R6 u Dominika. W nowym Canonie, słuchajcie, zerowy przebieg. A pasek zapięty tak jak powinien być zapięty. Czekaj, bo ktoś napisał, ile śniegu w Lublinie? Grześ pyta. Nie ma, praktycznie. Śniegu, ten śnieg już jest tak mokry i gdzieś tam sobie kapie cały czas, słychać bardziej jako wiosnę. I ten śnieg wcale nie jest puszysty, tylko jest mokry. Dzisiaj przemoczyłam buty, także to już nie jest taka zima, że wygląda nie, za okno. Jest mokro, fajnie. Ponuro, szaro. Jest szaro, mglisto. Mamy nadzieję, że Konrad wyzdrowiał, bo Konrad jest z nami. Wykrywa oko, tak? Kurde, to wiesz co, nie zajrzałem do menu, ale to fajnie. Mój? Nie, mój.
Jak twój? Nasz, no, wasz. No mój! No. Nie to... Twój wykrywa oko i RP też wykrywa oko. Nie wiedziałem. Przepraszam, nie wiedziałem. W każdym razie, no różnic między R-ką a RP jest bardzo mało, słuchajcie. Oprócz oczywiście różnicy cenowej. Prawie już jest super. O, Konrad nam wyzdrowiał. Kończu, ty teraz musisz albo się dobrze ubezpieczyć, albo jesteś dobrze ubezpieczony, albo, no nie wiem, przed świętami, każdymi świętami niczego się nie dotykaj, niczego nie ruszaj. Leż na kanapie albo, nie wiem, w krzakach gdzieś tam za swoimi ptaszkami. Nie wykonuj żadnych prac na wysokości albo tym podobnych. Tak. Bądź zdrowy. Kochani, ja korzystając z okazji, bo jest nas już 44 osoby i za chwileczkę, mam nadzieję, zaczniemy tutaj dyskutować na temat może fotografii portretowej. Chciałbym wam pokazać ostatni portret, bo nie wiem, czy wszyscy z was widzieli. A i mnie się on mega mocno podoba. I nawiążę też do naszego presetu, kochani. Jezus Maria, co tu się dzieje? Dobra. Jak zapewne widzieliście w odcinku, chyba leci, nie? Nie wiem. To się dowiemy. Jak zapewne pamiętacie, w naszym rock'n'rollowym odcinku, to w zasadzie nasz ostatni film, który jest na kanale, do tej pory się nic nie ukazało. Pokazywaliśmy wam ustawienie właśnie tego softboxa, który teraz nas oświetla. I mamy zapisany preset i ustawienia na Canonie R, na Sigmie 35 przy przysłonie 1.4. I słuchajcie, jakiś czas temu znalazłem te zdjęcia, wróciłem do tych zdjęć, które powstały przy okazji nagrywania tego odcinka i wywołałem kolejne. I powiem wam, że to zdjęcie podoba mi się mega, mega bardzo. Jedyne co po presecie zrobiłem, to delikatnie zostały nasycony kolor oczu. Poszedłem tutaj w tą niebieskość. Podciągnąłem usta, kolor ust u Dorotki i podciągnąłem te płatki tych maków. To wszystko. Tak właśnie wygląda, tak wygląda ten preset. I powiem wam, że to pierwszy raz chyba w życiu, kiedy zapisałem swój preset i możemy z niego korzystać, rozumiesz? Bo tak zawsze to gdzieś tam leciało. Dobra, to tyle. No właśnie, a propos jeszcze portretu, to tak jak widzieliście jakiś czas temu, tylko my jak coś zaczynamy, to później ciężko nam ruszyć czasem dalej, bo brak czasu, bo jakieś inne zajęcia. Ale kupiliśmy, oj teraz wam możemy powiedzieć, czy to będzie Obli, czy Castorama, czy inne te sklepy. Kupiliśmy dwa worki jutowe, które rozpruliśmy i chcemy zrobić z nich tło, takie bardzo naturalne. Oczywiście będzie służyło do portretu i chcielibyśmy wam pokazać, jak można wykorzystać. A nas to kosztowało 20 chyba 2 czy 23 zł i tak sobie jakoś tam wymierzyliśmy, że do ciasnego portretu będzie akurat pasowało. Dobra, Grzesiu pyta, Grzesiu Myszka, czy na tym portrecie na twarzy był robiony Dutch & Burn? Absolutnie nie. My takich rzeczy nie robimy. Nie, my akurat Dutch & Burn w tym momencie, czy nie w tym momencie, my się w to nie zagłębiamy, nie bawimy się w to. Tutaj jest tak, mój makijaż, bo chodzi pewnie też o te policzki, tutaj jakieś takie jaśniejsze miejsca, no nie? My tutaj akurat mieliśmy... Nie, tu słuchajcie, 5 minut obróbki było. Ale nie, chodzi mi o oświetlenie też w zasadzie... No ten sam softbox, co zawsze. To, co widzieliście w odcinku i powiem wam, że na tym zdjęciu wypróbowałem algorytmowy retusz twarzy. No bo wiecie, no mamy razem 100 lat i nie wyglądamy już najlepiej i gładko. I nie chciało mi się tutaj pracować i tak sobie pstryknąłem to w Photoshopie i nawet zawołałem Dorotkę i mówię, popatrz, fajnie to działa. Ładne brwi tu masz, kurczę, pieczone. Ładniejsze niż w rzeczywistości. A nie były tu po farbowaniu? Tu były po farbowaniu, no. Farbą do włosów. Okej, dobra. Ojeju. Nie, oczywiście mamy dystans do siebie i wiemy, że czas nas nadgryzł, ząb czasu nas nadgryzł. No, razem ale... mamy 100 lat w tym roku, słuchajcie. Tak. Nie będziemy mówić, jakie proporcje tutaj są. Ja skończę 60, Dorotka 40. Tak. No. Dokładnie tak. W każdym razie
Pewnie, że nie jest tak, że rzucamy rawa czy tam bez żadnej obróbki, ale przeszłam ten etap, kiedy się fiksowałam na każdej swojej zmarszce, na zdjęciu. Oczywiście niektóre tam wiadomo, że są spłycane czasem. To zależy od światła, to zależy jak pada światło, bo czasem nam podkreśla niepotrzebnie niektóre rzeczy, ale co tam. No. To ja mam o 2 więcej niż wasza średnia. No to witaj w klubie, nie? Photoshop, fajne zakładki są w Neural Filter. No właśnie Neural Filter wykorzystałem. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym nawiązać do komentarza, który napisał Marcin Karwowski, że niesprawiedliwie wrzucane do worka RP, Canon RP, do worka z pierwszymi aparatami pełnoklatkowymi dla amatorów. Słuchajcie, ja nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Kiedy kupowałem pierwszą lustrzankę, nie ukrywam, totalnie nie miałem pojęcia o tym, co będę robił, jak będę robił, z kim będę robił i po co będę robił. No i chciałem mieć duży aparat. Chciałem mieć duży aparat i chciałem mieć długą lufę i powiem wam, że była taka tendencja, że nawet wszyscy wysuwali te zoomy, zakładali osłony przeciwsłoneczne. Pamiętasz takie widoki jak szedł? Te tulipany i... Kurde, no jeździło się na różne spotkania i każdy z nas, słuchajcie, chciał mieć długi obiektyw i duży aparat. A już w ogóle jak do 40D miałem zapięty oryginalny kanonowski grip. Grip to się mówi, tak? Grip. Battery grip, tak? To nie pamiętam. No chyba tak. No to już w ogóle byłem kozak, nie? Jak mogłem, wiesz, pionowy kadr robić i miałem drugi spust, migawki, duży aparat, ciężki. Cześć Janku. I powiem wam, cześć Janku. Powiem wam, że mi to totalnie, totalnie przeszło. I dzisiaj, gdybym miał trochę więcej pieniędzy, to na miasto wychodziłbym z moim wymarzonym i kiedyś go kupię. X100 Fuji. Bezzmiennej ogniskowej, stałe 35 mm, żeby porobić sobie jakieś zdjęcia. To jest moje marzenie. Mieć coś, co jest pod ręką, coś, co robi ładne zdjęcia, coś, co jest lekkie, wygodne i można pracować w sposób komfortowy. I Dorotka, ty też to zrozumiałaś. Co? Że dobrze jest mieć lekki aparat i lekki obiektyw, jasny obiektyw i można tym zdziałać dokładnie to samo, co... A nawet lepiej, bo na 8.5 zauważ, że ten portret ma zupełnie inny klimat, no nie? Mm-hmm. Czy wypniesz mój telefon tam z Yamahy? Bo on będzie cały czas pstrykał, dobra? Dobra. Bożesz. No, tak mnie wycyckała. Dobra, ale wypięłaś, tak? Tak. Super. To wrócę do tego Canona RP, słuchajcie. Co to znaczy lustrzanka pełnoklatkowa dla amatora czy dla profesjonalisty i tak dalej. Wiadomym jest, że jeśli, nie wiem, będziecie zatrudnieni na stadionie narodowym i będziecie musieli robić relacje ze spotkań piłkarskich czy z jakichś wydarzeń, no to ten Canon RP, kurde, on się też nadaje. Tylko nie jest tak szybki jak R3 i tak dalej, nie ma takiego ISO. Ale najważniejsze jest to, co my do tego aparatu zapinamy, kochani, bo co z tego, jeśli kupimy sobie fajny aparacik, drogi aparacik, zapniemy gówniane szkło, to moim zdaniem lepiej kupić jest tańszy aparat, a lepszy optycznie obiektyw. Z lepszym autofokusem, z lepszą automatyką, z lepszą elektroniką, ze stabilizacją i tak dalej, i tak dalej. I najlepiej, gdyby był to obiektyw z czerwonym paskiem, gdyby była to Elka, bo jak wiecie, to nie jest tylko lens na czerwony pasek, tylko one po prostu optycznie są nieco lepsze, te obiektywy, jak zwykłe. Dokładnie, tak jak napisał Marcin, że to szklarnia rysuje zdjęcia. Wiecie, jeśli ktoś robi zdjęcia zawodowo, jeśli ktoś jest profesjonalnym fotografem, profesjonalizm rozumie nie przez to, że ktoś zarabia na fotografii, bo na fotografii również zarabiają
wieśniaki i ludzie, którzy nie mają pojęcia o fotografii, bo każda potwora znajdzie swojego amatora, ale ludzie, którzy nie zarabiają na fotografii, mogą być profesjonalnymi fotografami, bo dla mnie profesjonalizm to nie komercja, tylko dla mnie profesjonalizm to po prostu dobre portfolio. No więc jeśli ktoś taki idzie w krajobraz, jedzie, nie wiem, w Alpy, czy jedzie zwiedzać Irlandię, Islandię, to powiedzcie mi tak szczerze, kochani, jeśli będzie miał R6, a obok będzie miał RP, i na tej R6 będzie robił zdjęcia na 16-35 i na tym RP będzie robił zdjęcia na 16-35, to jeśli zaprezentuje je w internecie, czy zrobi z nich wydruk, nie wiem, 40-60, to jak powiesi te dwa wydruki obok siebie, to wy będziecie, my będziemy wiedzieli, które zdjęcie było zrobione R6, a które zdjęcie było zrobione RP. Na pewno nie. Mój znajomy ślubny fotograf kupił 2 miesiące temu Z6, a miał do tej pory jakąś 750 Nikona. Klnie, bo nie może się dogadać z tym aparatem. Ja mu mówię, że jeszcze mu potrzeba trochę czasu, żeby się polubili. Dokładnie tak. Ja, jeśli pamiętacie, co niektórzy zapewne pamiętają, ja byłem strasznie sceptycznie nastawiony do bezlusterkowców, bo mówiłem, że lubię patrzeć przez lustro i lubię widzieć tą rzeczywistość, a w bezlusterkowcu patrzę w telewizor i to już jest chwilę później. Ale ja się bardzo szybko przyzwyczaiłem do tego. Ja pokochałem w ogóle R-kę, jak Dorotka kupiła R-kę. Ja nadal lecę na lustrzance 5D Mark III. I nie ukrywam, że je zazdroszczę tej Elki, ale czasem biorę. O, słyszycie, czasem bierzesz. Ale powiem tak, że jeśli chodzi o to patrzenie, tak jak Michał mówi, w telewizor, jak robię portrety, to jakoś tak intuicyjnie właśnie patrzę przez wizjer. Nie nastawiam sobie tego monitorka, czy tam wyświetlacza, jak to się nazywa. Oto. I to. Telewizor. I telewizora nie nastawiam, tylko po prostu patrzę, ponieważ ja lubię tą intymność, jeśli można to tak ująć, że jeśli komuś robię zdjęcie, to chcę być tak, nikt więcej przy tym nie jest. No. Kurde, rozłączył nam się dysk znowu, widzisz? O. No. A czemu? Nie, się. Wczytuję, wiesz? Dobra, to krzywo jest? I nie jest krzywo. I powiem jeszcze tak, właśnie Michał przegląda swoje zdjęcia z dzisiejszego wypadu. Moich zdjęć nie zrzucił, bo mówi, że fajne zrobiłam, ale nie wiemy jakie, bo nie były ważne, nie? Nie, to nie dlatego, Dorotko, że nie były ważne, tylko ja nie zdążyłem, wiesz? Coś ty. No nie zdążyłem, bo chciałem zrzucić tyle godzin było. Filmy z Soniaka. Tyle godzin. Ale mieliśmy gości i w ogóle. Ale jak chcecie? Nie, jak chcecie, to nie chcecie, bo one są po prostu niezrzucone. Mogę je teraz zrzucić nie, razem obejrzeć? Nie, ma sensu, nie ma sensu. Chciałem wam pokazać jedno zdjęcie z dzisiaj. Chcecie zobaczyć? Kurde, podoba mi się to foto, a tobie? Też. I mieliśmy taki plan, jak zobaczyliśmy tą aurę dzisiejszą, że chyba wszystkie zdjęcia będą w czarno-bieli, ponieważ tak naprawdę ten krajobraz wyglądał już jak w czarno-bieli. Ale właśnie jak Michał sobie zrzucił swoje zdjęcia i to już ostatni nasz postój, to jest właśnie to poletko z pożyczkami. No czekajcie, to ja wam pokażę to zdjęcie. To orzekliśmy wspólnie, że tego zdjęcia szkoda pokazywać w czarno-bieli, bo właśnie to ma swój klimat. No i właśnie wam pokażę to zdjęcie. Mam telefonu przy sobie. No weź może mój telefon, co? Jakoś tak dziwnie się czuję. A ja wam coś pokażę. Jedno zdjęcie, nie będę was zamęczał. To jest to foto. Czekajcie, przeczytamy sobie parametry. Zdjęcie jest zrobione ze statywu, ponieważ tutaj mamy jedną... Kurde, nie widzę, wiecie? Czekajcie. Wycisz. Już, wyciszyłam. Tu jest 1/4 sekundy. Przysłona f8, 100 mm, ISO 100. Oczywiście jak robimy zdjęcia ze statywu, pamiętacie o tym, żeby wyłączyć stabilizację. No i co? Może zobaczmy sobie zdjęcie przed, bo to jest gotowiec. Czekajcie, schowam niepotrzebne paski.
To jest raf z RP, a tak po takich małych zabawach wygląda zdjęcie po nałożeniu presetu. Wiecie, że tu chyba też coś wykombinowałem z rekontrolem, ale to nie wiem, nie pamiętam już na pewno. No i teraz pytanie do Was, tak? Gdybyśmy tą setkę zapięli na Canona R3, tak? No to powiedzcie mi, w czym to zdjęcie byłoby lepsze? Bo ja tego nie wiem. Nie. No, szkoda, że nie zrobiłam takiego samego ujęcia R-ką, no, żebyśmy mogli porównać, ale myślę, że nie byłoby żadnej różnicy. Ale byłoby dokładnie to samo. Słuchajcie, 26 megapikseli. To zdjęcie jest delikatnie kadrowane? Nie. Ono jest, to jest, jak możecie zauważyć, to jest kadr z puszki, ponieważ ja zawsze staram się kadrować już w puszce, żeby nie tracić tego rozmiaru. Pobawiłem się tu delikatnie kolorem. Clarity. Wiesz co, tu clarity chyba nie jest dużo. Zaraz ci powiem. Ile tu mamy clarity? Staram się też uciekać od tego clarity. Jest troszkę. A, jest 20. Ale mogło być w presecie, wiesz? Jakbyśmy dali na 0, nie, no tak już się przyzwyczaiłem. Dajmy 15. Tak. A jak zobaczycie, delikatnie krzywa, jeśli chcę sobie nałożyć delikatnie offsetu w cieniach, to lubię sobie tak podciągnąć delikatnie tą krzywą. O, wtedy uzyskujemy taki look filmowy delikatnie, ale tutaj... No i tyle, słuchajcie, delikatnie, kochani, po kolorach, po suwakach. W kalibracji jest delikatnie przesunięcie, ale to jest już przesunięcie z presetu. Rzadko bawię się tamtymi trzema suwakami. No i wyszła taka foto. Napiszcie, czy Wam się podoba. Nie, oni właśnie nawiązują do tego, co pytałeś, czy wiesz, czy lepsze by było, czy gorsze. Ja nie dam Wam dzisiaj odpowiedzi. Tą odpowiedź z Dorotką dałem na koniec odcinka, bo nie chciałbym tu jakiegoś spoilera robić. Czy warto mieć Canona RP, czy nie warto? Słuchajcie, to kosztuje 4,5 tysiąca złotych, nie? Kiedyś za 4,5 tysiąca złotych można było kupić kropowy aparat, a dzisiaj po prostu mamy, moim zdaniem, fantastyczne narzędzie do tego, żeby robić fantastyczne zdjęcia. Chodźcie, napisał, że fajny kontrast jest na zdjęciu. No, fajnie, a tam w dali gdzieś tam się przenikała ta mgiełka. No, ale warunek był trudny, nie? Nieciekawy. No, nie był ciekawy, aczkolwiek ta mgła fajnie zakrywała gdzieś tam trzeci plan, czy tam dalsze plany, jakie nam by mogły przeszkadzać w taki przejrzysty dzień. Mhm. Słuchajcie, teraz jest dobra okazja do tego, żeby wypróbować go w portrecie, bo tak jak Dorotka wspomniała, mamy te jutowe worki, z których będziemy robili nasze kolejne... I oczywiście nie wiemy, gdzie je mamy, tak? Tu leżą. Z którego zrobimy nasze tło za grosze. Bo jak widzicie i znacie nas zapewne nie od dziś, to my lubimy kombinować i robić wszystko po taniości. I wydaje mi się, że takie najprostsze sposoby są najlepsze, nie? Teraz Wam zadam pytanie. Takie trochę inne. Zbyszek pyta, co to za scenografia? No to jest nasza ściana, słuchajcie, z desek, którą zrobiłem sam przy pomocy Dorotki. To jest nasza ściana zrobiona ze starego, rozebranego przez nas garażu mojego tatusia. Tak, w ogóle te deski pochodzą sprzed... 60, słuchajcie, lat temu do fabryki śmigłowców przyjeżdżały części do tych śmigłowców zapakowane właśnie w takich drewnianych skrzyniach z Rosji. I z tych desek był zbudowany garaż, a po 40 latach my ten garaż rozebraliśmy. Jako że dla Dorotki to drewno ma naprawdę dużą wartość sentymentalną i chciałbym, żeby patrzyła na to codziennie, więc... Wpadliśmy na pomysł, że zrobimy sobie z tego ścianę. Jak się dobrze przypatrzycie... Nie, tutaj nie ma akurat, nie pokazane jest. Mamy tutaj nawet ruskie napisy.
Powiedzmy, że ukraińskie. Tak. Dlaczego ja wspomniałem o tym, że tło fotograficzne jest za grosze i dlatego, że słuchajcie, jeśli ktoś coś czuje, to obojętnie jakie to tło będzie, będzie potrafił tak pokombinować z tym zdjęciem, że to tło naprawdę nie będzie miało dużego znaczenia. Ja na przykład planując już portret Dorotki na tle tych worków jutowych, jeśli jak będą już zszyte i będziemy mieli chwilę czasu, to powiem wam, że ja już kombinuję nad stylową, nie? Chciałbym sfotografować Dorotę na tym tle, ale nawiązując właśnie do takiego, jakiego klimatu, jak mogę ten klimat nazwać? Sielankowy klimat, nie? Taki wiejski? Wiejski klimat i chciałbym ją właśnie w taki sposób widzieć i poproszę na pewno Dorotkę, żeby ubrała się i wiecie, pokombinować coś z włosami właśnie w tym stylu, żeby to wszystko miało i ręce i nogi. I zawsze powtarzam, lubiliśmy kombinować i nigdy z powodu tego, że na coś nie mam pieniędzy, czy czegoś nie mam pod ręką, no czasem mnie to frustrowało, ale wiecie, potrzeba matką wynalazków, nie? Tak, i na szczęście jesteśmy obydwoje takimi osobami, że szukamy najtańszych rozwiązań, no nie? No na przykład najtańsze rozwiązanie jest teraz przed nami. No tutaj, właśnie tak? Już widziałam właśnie. Później wam zrobimy zdjęcie i zobaczycie, jak my sobie radzimy z brakami czy niedoskonałościami w otoczeniu. W każdym razie, jeśli chodzi o nasze zdjęcia i planowanie jakichś sesji, jeśli to można tak nazwać sesją, to zawsze się rozglądamy zazwyczaj w domu i wpadamy na pomysły takie naprawdę najprostsze i później się okazuje, że najtańsza rzecz sprawdza się doskonale, jak to było z kocem z Ikei, nie wiem, tam za 15 zł chyba go wtedy kupiłam gdzieś tam z wyprzedaży. Jak to jest z tymi workami, myślę, że te worki będą cudownie wyglądać. Klasa jako będzie. Tło. Tutaj napisał, muszę tutaj zajrzeć, bo musiałam aż sprawdzić, co to jest. Witamy Mazika. Cześć. Zaraz, bo napisał Mateusz B, przepraszam, że ostatnio kupił 4 razy 1,5 metra kordurę czarną na tło. Ja musiałam sobie podejrzeć, jak to wygląda. To jest materiał. Nie wiem, czy on tak w użytku, czy on jest błyszczący, czy matowy. Nie wiem, ile kosztuje, ale myślę, że Mateusz jest zadowolony. Nie wiem, jestem ciekawa, czy robiłeś już portrety, czy korzystałeś, czy jesteś zadowolony. Jeżeli tak, no to oczywiście napisz. Jesteśmy kreatywni. Bardzo dziękujemy Kąciu za to. My, no może poniekąd tak, my gdzieś tam zawsze wymyślamy, czasem mogłoby się wydawać, że głupie rzeczy, czasem i śnieg był u nas w mieszkaniu chiński ze spreja, więc wszystko było we śniegu. Ale powtórzymy to na pewno. Michał nie może mnie przekonać do tej sesji śnieżnej, bo ja teraz jakoś tak bardziej patrzę, nie Boże, bo tu będzie wszystko w tym śniegu. Ale nie było Fesmarasu wtedy. Tak. Może i nie było, no teraz mamy więcej zwierzaków i myślę, że Nelka też nam może pomóc, ale fajne by było w śniegu z kotami zdjęcie. Nie, bo to śmierdzi, wiesz. No to co z nimi zrobisz? Przecież one tu będą. Joje wyciepna z tego pokoju. No, na pewno. No. W każdym razie, tak jak mówimy, zawsze poszukujemy najtańszych rozwiązań i myślę, że to się nie zmieni. A czasem się tak zastanawiamy, że to chyba wynika z tego, że nigdy nie mieliśmy za dużo tych pieniędzy, żeby można było, mi się podobały gnieciuchy kiedyś. Nie wiem, zafiksowałam się na punkcie tych teł gnieciuchów tak zwanych i jak zobaczyłam, ile to kosztuje, już szukam na AliExpress gdzieś tam na tych różnych portalach, ale zawsze mnie ta cena jakoś tak odstraszała i później zrobiliśmy tło. Zrobiłam tło, chyba gotowałam wtedy z tym barwnikiem gniecione prześcieradło. No i wyniosło nas to, nie wiem, 6 zł, 7 zł plus gaz, bo wtedy jeszcze mieliśmy kuchenkę gazową. No i tyle i zastąpiliśmy sobie tym tłem. I tak jest ze wszystkim. O, dzięki Marcin, że to dzięki nam. Nie zatracam się w komercji, padasz i pędzisz za najdroższym sprzętem.
No powiem tak, no, ja nie mówię i nigdy nie twierdziłem, że wiecie o co chodzi, drogie samochody są dla, nie są dla ludzi i drogi sprzęt jest dla snobów. Nie, nie twierdzę tak. Chcę tylko pokazać wam, żebyśmy, bo miałem taki czas w życiu i nie zaprzeczę teraz, że nie mam jeszcze jakiś tam... Kurde, trudno mi jest się dzisiaj wysłowić. Dziękujemy, bo... Marcin, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Mam tyle myśli w głowie, że trudno mi o tym mówić, wiesz? Nie wolno się porównywać do lepszych od was. Oni wcale nie muszą być lepsi. To wam się wydaje, że oni są lepsi. Nie porównujmy się do ludzi, którzy mają droższy sprzęt od nas. Próbujmy ich gonić tym sprzętem, który mamy. I zawsze, słuchajcie, nauczony byłem właśnie kombinowania. Już nieraz wspominałem o początku mojego błyskania. Słuchajcie, ja zrobiłem pierwsze zdjęcie błyskane lampą, która kompletnie nie była podłączona w żaden sposób do aparatu. Nie miała nic wspólnego z aparatem, a ja zarejestrowałem błysk. Pewnie część was już też słyszała tą opowieść. Nela chodzi. Ja ustawiłem aparat wieczorem na statywie i ustawiłem parametry aparatu w taki sposób, żeby czas naświetlania to był pół sekundy. 10 sekund samowyzwalacza, żeby miał czas podejść do modela i słuchajcie, ja trzymałem lampę błyskową w ręku i jak otworzyła się migawka, widziałem po tej migającej lampce, że będzie się otwierała migawka. I jak ta migawka się otworzyła, to ja po prostu z testa strzeliłem i zarejestrowałem błysk. I gdyby tam wtedy stał statyw, radiowy wyzwalacz, to zdjęcie dokładnie wyszłoby dokładnie tak samo. Słuchajcie, do tego stopnia, że mój Dominik miał kolegę, Mańka. Miałeś okazję poznać Mańka. Maniek do gorącej stopki przykleił dwużyłowy kabel taśmą klejącą, a z drugiej strony do lampy po 10 metrach kabla też zawiązał, przykleił taśmę klejącą i po prostu błyskaliśmy i braliśmy radochę z tego błyskania i powiem wam, że mam tego świadomość, że byłem dobry w tym błyskaniu. I robiliśmy naprawdę niestworzone rzeczy na tamte czasy. Kurcze pieczone, co myśmy wyprawiali. I to gdzieś odeszło. Natomiast najmniej kłopotu z tym wszystkim ma Dorotka. Fajny live, słuchajcie, zróbmy dzisiaj, pogadajmy sobie. A z czemu mam najmniej kłopotu? Bo Dorotka nie lubi błyskać. Nie, ja nie mam z tym problemu, czy ma się lampę, czy nie ma się lampy, ponieważ ja lubię światło zastane, kocham światło zastane. Witamy Johnego White'a. I jeszcze co, i jeżeli już nie ma tego światła dziennego, zastanego, to jest ten softbox, albo kiedyś używaliśmy normalnego naszego oświetlenia górnego, które tam Michaś też zmontował z lampek z IKEA i z tych bel drewnianych. I naprawdę się okazało, przecież kiedyś robiliśmy, ja jemu sesję zrobiłam taką lata 80. i to było tylko przy reflektorkach. Mam te zdjęcia, pokażemy wam te zdjęcia. I jakoś się nie mogę przekonać do tego błyskania. Ja wiem, że Michaś mi tłumaczy, że można to polubić, że to jest fajne. No może i tak, ale gdzieś tam bardziej jest przy mnie to ta naturalność. Tak przemawia do mnie ta naturalność, czyli to światło, które gdzieś tam wpada przez okno, czy gdzieś przez drzwi, czy w ogóle jesteśmy gdzieś w plenerze. I to kocham najbardziej. No jestem taka sfiksowana i cóż poradzę. To było w swoich softboxach chyba, nie? Zaraz wam powiem, czym ja się kieruję, jakimi ja zasadami w tym byciu kreatywnym ja się kieruję, tak? Co? Co, przeszkadzam ci? No bierzą tutaj, dawają. Chodź, przybierz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Życi. To jest nasza modelka, z którą mam zdjęcie i Michaś też ma zdjęcie. I co? Będziesz muchy szukać? Co? To? Dobra, lecimy, Dorotka. Lecimy, bo wiesz. Słuchajcie, rzecz najważniejsza. Kurde, bo muszę troszeczkę szybciutko zmienić temat. Hehehehe
O Jezu. To jest nasz szczur. Dobry wieczór, Kamilu. Cześć, Kamil. Ja wam powiem, dlaczego może się to wam podobać i dlaczego starałem się zawsze robić coś fajnego i nie ukrywam, że mam nadzieję i miałem nadzieję, że to, co robimy wspólnie z Dorotką lub to, co zrobiliśmy osobno, to po prostu się podoba ludziom. Mam świadomość tego, że nasza wrażliwość jest może nieco wyższa niż przeciętnego człowieka, którego mijamy na ulicy. Ja przepraszam, że tak mówię o sobie, ale czy o tobie, ale no tak jest, nie? Nie każdy będzie robił. Słuchajcie, nie każdy ma dwie obrazy. Jest, bo nawet rozmawialiśmy kiedyś z Małgosią i też doszłyśmy do tego samego wniosku, o czym my rozmawialiśmy, że jest wiele osób, które przechodzą czy przejeżdżają gdzieś samochodem i nawet nie zwrócą uwagi na jakieś miejsce, na jakiś szczegół, a my się potrafimy tym zachwycać, czy nawet chmurami, czy sposobem, w jaki rzuca słońce gdzieś tam światło, czy światłocień. Niektóre osoby, wiecie, rozmawiamy akurat z osobami, które to dostrzegają. Tak, a ja się łapię na tym, że jadę samochodem czy z kimś rozmawiam i nagle mówię, zobacz jakie światło. I ten ktoś patrzy i kompletnie po prostu nie czuje tego, co my, nie? I to jest piękne i właśnie to pielęgnujmy w sobie. Dbajcie o siebie właśnie w tej kwestii wrażliwości i postrzegania tego świata w nieco inny sposób niż reszta ludzi, bo to nas wyróżnia i dzięki temu robimy po prostu dobre zdjęcia, nie? No i przede wszystkim jesteśmy bardziej uwrażliwieni, bo jeżeli byśmy tej wrażliwości mieli mało, no to chyba ta fotografia by nas nie zaciekawiła, bo jest to przyroda, jest to portret, są to ludzie, jest to krajobraz. Architektura też może być piękna, bo można ją pokazać w przepiękny sposób. Można mijać kilkukrotnie czy dziesięciokrotnie te same miejsca, a osoba, która kocha fotografować architekturę, pokaże ją w taki sposób, że na nowo można spojrzeć w to miejsce i się zakochać. Także tak. To jest na nas wszystkich taki dar. Kamil napisał, to nas różni od zwykłych ludzi. Oni nie są zwykli. Oni w innych dziedzinach są niezwykli, tak? My czujemy światło i kochamy fotografię i potrafimy robić rzeczy, które podobają się innym ludziom. Słuchajcie, wśród tych ludzi, których mijamy, są super piekarze, super mechanicy. Nie, ale to chodzi chyba... Są artyści. To chodzi Kamilowi chyba właśnie od takich... Wiesz, on nie miał na myśli tego, nie, że my jesteśmy wyróżnieni. Oczywiście, my nie jesteśmy, bo jest wiele innych dziedzin życia, za którymi my nie nadążamy. I ja zawsze też powtarzam, że zazdroszczę ludziom, którzy potrafią grać pięknie na instrumentach, na jakimkolwiek instrumencie. Oni też mają jakąś wrażliwość. To jest inny korytarz tej wrażliwości. Słuchajcie, ja pracuję na co dzień z dwoma grafikami, z fantastycznymi chłopakami, którzy swoją wrażliwość przelewają na takie projekty graficzne, na odzieży, że to się po prostu mózg lasuje. I to jest właśnie piękne. Ale do czego zmierzam, bo chciałem opowiedzieć troszeczkę, pokażę wam za chwilę kilka starych zdjęć, które zrobiła mi Dorotka jakiś czas temu i powiem wam, dlaczego nie mamy nigdy kłopotu ze zdjęciami. Ponieważ planując jakąś sesję, mierzymy siły na zamiary. Jeśli mamy gołą lampę, gołego flashlighta, Jezus, mnie dzisiaj normalnie przytyka, ja wiem dlaczego. Ale ty masz zęba. Tak, ale pęknięte. Nie musisz chować. Ale pęknięte. Jeśli mamy na przykład gołą lampę i nie mamy żadnego modyfikatora do tej lampy, żadnego softboxa, parasolki czy też beauty disha, to trzeba tą lampę wykorzystać w taki sposób, żeby to dobrze wyglądało, po prostu, tak? Jeśli będziemy mieli tą gołą lampę, to nie będziemy fotografowali kobiety na tle, na białym tle i nie będziemy robili, słuchajcie, zdjęć w wysokim kluczu, tylko... Zrobimy to po prostu inaczej. Ja szybciutko wam to pokażę, tak? To jest przykład gołej lampy i mając tą gołą lampę w ręku i mając ten statyw i mieliśmy tutaj wyzwalacze,
Wpadliśmy na pomysł, że chcemy, że dobrze będą tego typu zdjęcia wyglądały, jeśli ta lampa zaświeci przez żaluzję. Będziemy imitowali wpadające światło do mieszkania gdzieś z zewnątrz z latarni. Słuchajcie, to światło, które wpada do nas do mieszkania, ono nie jest łagodne, ono nie jest miękkie. Ono jest ostre i bardzo często, mając tak właśnie przymknięte żaluzje, patrzymy gdzieś na ścianie, na te cienie, które te żaluzje rzucają, i co byś wtedy powiedział? Ale zajebiste światło, no nie? Zróbmy to w ten sposób. Jeśli nie macie żadnej lampy błyskowej, a macie w domu LED-ową żarówkę, taką na GU10, słuchajcie, którą się tak pstryka, tak? To postarajcie się zrobić zdjęcia, które będą nawiązywały klimatem właśnie do takiego światła. Niech ta stylowa, niech ta aranżacja, niech ta stylizacja tego zdjęcia będzie zgodna ze światłem, gdzie tą stylówę będziecie przelewać, tak? To jest to zdjęcie, słuchajcie. To jest jedno zdjęcie z reflektorów. Z wielu zdjęć. To jest zwykły reflektorek GU10. Ja tutaj się tak przebrałem delikatnie na rokowo, kolczyk w ucho, bryle. Ale włosy miałeś fajne. Bryle Diora, no włosy, włosy na żeli. Mam tutaj założoną, słuchajcie, kochani, biżuterię od Dorotki. Korale, perełki. Perełki na szyi. Michał bardzo często używa mojej biżuterii do zdjęć. Tak, i tutaj jest taki sam reflektorek z przodu i taki sam reflektorek z tyłu, który nam daje kontrę. I to ja tylko wtrącę, przepraszam. Mm-hmm. Te zdjęcia są przekadrowane, one są chyba do tego. Na rolkę, one przyszły na rolkę. One były troszeczkę inaczej. Tak, widzicie zdjęcia w proporcjach 16:9, ale tak to wygląda. Zwróćcie też uwagę, że My w portrecie przy ostrym świetle, czy nawet delikatnym świetle z przodu, lubimy mieć ostrą kontrę. Lubię takie klimaty telewizyjne, filmowe. Bardzo często można zobaczyć właśnie delikatne światło z przodu, a mocną kontrę z tyłu, tak? Jeśli macie dwa takie reflektorki i nie macie możliwości regulacji mocy tych reflektorków, to nieprawda, że nie macie możliwości regulacji. Macie. Można się przesunąć w stronę jednego światła bardziej, można się przesunąć w stronę przedniego światła bardziej, można cały czas kombinować. I prowadząc ten kanał i nagrywając te odcinki, wiecie co, część ludzi może brać nas za amatorów. I niech nas biorą za amatorów, a my jesteśmy ludźmi, którzy chcą pokazać wam... Moje pierścionki masz no nawet. Tak, mówiłem. I kolczyk. No tak. Że... Pierścionki, które mam teraz nawet na sobie. Tak. Chcemy pokazywać wam, że właśnie nie ma sensu zadawania sobie głupich pytań i stwarzania sobie jakichś problemów, tylko po prostu mamy radochę zrobienia zdjęć i to jest najważniejsze. Witamy Rafała i jeszcze wcześniej Konglomerat 82. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeżeli kogoś pominiemy, to przepraszamy bardzo, ale jak Michał mówi, ja nie zaglądam, co piszecie, to może nam umknąć. I tutaj możemy wrócić do tego tematu, właśnie to, co mówiłeś wcześniej. No. No właśnie, Marcin, tutaj też czytałam, że Marcin poruszył temat sztucznej inteligencji w programach, że można... Znaczy, nie, ja powiem, jak ja to widzę. Okej. Okay. Bo są też, Michał mi czasem pokazuje na Instagramie, czy gdzieś tam są takie, Boże, co jest? Jezu. Rolki? Nie rolki. Posty? Nie posty. Strony z portretami? No dobra, niech będzie. Strony ze sztuczną inteligencją, no, gdzie generuje się różne tak, obrazy. Tak, jakieś, pokazywałeś mi portrety. Tutoriale, nie, nie. Nie wiem, zapomniałam. Dobra, nieważne. W każdym razie ja gdzieś tam oglądam, o fajne, ale widzę, że to jest wszystko tak kurde, co do po prostu małego szczególiku. I on mi mówi, ale to jest sztuczna inteligencja. Tak. Ja mówię, no to faktycznie, no ciężko człowiekowi coś takiego zrobić. Może się to podobać, oczywiście, że tak. Ale ktoś tam wcześniej napisał, nie wiem, czy to Marcin napisał, że fajnie, bo wszystko widzimy tak samo. Nie. I tutaj muszę was może zadziwić, ale my
podobnie widzimy, ale nie tak samo. Czasem jest tak, że Michał mi pokazuje zdjęcie, albo ja mówię, ty weź zobacz. Że odczuwamy to samo. A, że odczuwamy. Nie. No, nie odczuwamy tak samo i czasem ja, on mi pokazuje, ty Boże, jakie zajebiste. Trzymaj się, ja mówię, dzięki, że wpadłaś. Cześć, cześć Łukasz, miłego wieczoru i dobranoc. I on mi pokazuje, patrz, jakie zdjęcie, ja mówię, nie, no. Mi się nie podoba. No ale jak ci się nie podoba? No nie podoba mi się, koniec, no. Ja tego nie czuję i może w drugą stronę to tak nie działa, bo ja wiem, że coś bym mu pokazała, to powiedział lipa. No więc troszeczkę inaczej, ale gdzieś tam się spotykamy, bo jeżeli by tak nie było, to byśmy razem nie jeździli. Chociaż jeździć byśmy mogli, bo spędzamy ten czas razem, ale nie robilibyśmy sobie wzajemnie, bo to jest też zaufanie i podobnie widzimy. O. Gdyby Dorotka tego nie czuła, to zabierałbym ją, żeby mi nosiła aparat, nie? No już bym ci nosiła. Nie wolno tak robić. Jesteśmy partnerami, jesteśmy parą. Przecież wiesz, ja wiem, ale ja tak żartuję, bo tak nie wolno robić. No, czasem, aha, i jeszcze muszę coś powiedzieć, że jeżeli powstanie ten film, który dzisiaj nagrywaliśmy, krótki jakiś tam przy okazji tego wypadu. Jutro go montuję. To was przepraszam najmocniej, bo często jest tak, że jak ja nagrywam, nie aparatem, tylko, znaczy nie telefonem, tylko aparatem, to później ta kamera chodzi tak jak w tych nowoczesnych filmach. No, i Michał czasem w filmie mówi, patrz jak kamera chodzi, patrz. A ja mówię, no przecież ja tak samo robię, u mnie ta kamera później na tym filmie robi tak, tylko że on później nie chce montować tego filmu, no. Bo stwierdza, że tego się nie da oglądać. Przepraszam was na chwilę, idę sobie na herbatkę. Dobra, ale ja myślałam, że jest stabilizacja, która pomaga, żeby później nie było takich efektów, ale okazuje się, że ta technologia jeszcze nie poszła tak do przodu i muszę po prostu popracować nad tym, żeby nie kręcić się podczas nagrywania filmu. Ale mówi Michał, że jutro powstanie. Ja nie wiem jeszcze, czy tam coś się fajnego nagrało. Ale widocznie się nagrało, bo czasem jest tak, że my coś nagrywamy, Michał się, coś ostatnio było, że coś robił, coś nagrywał, nagrywaliśmy jakąś rolkę i oczywiście fajnie poszło, ale okazało się, że ja odwrotnie wcisnęłam, czyli cały czas śledziłam, nie nagrywając, a później dopiero jak skończył, włączyłam rekord i się nagrywało nie to, co trzeba. No, czyli wszystkim, no i teraz Nela się będzie bawić piłką. Marcin Karwowski. Aha, bo właśnie Marcin poruszył tą sprawę, że druga jego połówka, chyba nie wiem, czy żona, czy partnerka, nie czuje tego. No wiesz, no nie zazdroszczę ci, bo to znaczy może być tak, że ktoś, druga osoba, czy to partner, czy partnerka, zgadza się, nie przeszkadza, toleruje i w pełni daje akceptację. Gorzej jest, gdy druga osoba nie akceptuje pasji. Już pomijam, że to jest fotografia, może to być inna pasja, no ale fajnie by było, w ogóle marzeniem by było spotkać się i być z drugą osobą, która lubi to samo, bo co, bo jeszcze jeździmy razem rowerem, ale jednak te wypady fotograficzne, czy jakieś nasze takie spontaniczne sesje w domu, no to są właśnie dlatego, że obydwoje kochamy to samo robić, więc to jest fajne. No ale nie graj teraz piłką. Ale dlaczego wy nic nie piszecie? Trzeba dać ostrzenie o możliwe... Aha, trzeba dać ostrzenie... Ostrzeżenie, przepraszam, widzisz, jeszcze ślepa jestem. Ostrzeżenie o możliwej epilepsji przed filmem. Nie jest źle. Dzisiaj ci to dobrze poszło. Skąd wiesz? No bo już przejrzałem na aparacie. Aha, ja dzisiaj starałam się stać w miejscu, ale i tak będzie pewnie tak. Tylko dzisiaj troszeczkę popełniałam inny błąd, bo zamiast nagrywać ciebie, prawda, to ja pokazywałam tam, gdzie pokazuję wam ręką i... Ale też będzie dobrze. Dobra. Ważne, że coś się nagrało i koniec. Ważne, że wyszliśmy z domu, bo zawsze dochodzimy do wniosku, że najważniejsze jest to, że pojechaliśmy, poszliśmy i zobaczyliśmy coś nowego. A w planach już mamy właśnie wypad 80 km od nas.
Przepiękne miejsce. My już kiedyś tam byliśmy. Nagraliśmy chyba odcinek, tak? Nagrywaliśmy, ale tego odcinka nie ma, bo Michał się oczywiście skasował. I nagramy dla Was następny. Przepiękne miejsce, już takie przedroztocze, więc pagórki za pagórkami, drzewka. Ślicznie. Tylko chcielibyśmy jeszcze pojechać zimą, bo latem to już byliśmy. Czy na wiosnę? Byliśmy na wiosnę i było jeszcze nic nie kwitło, pamiętasz? Tylko trawa była zielona i tak było mało ciekawie. Tak. Widzisz, nie tylko ja tak mam, Rafał też tak ma. No cóż, no mam takie złote rączki i czasem tak bywa, nie? Tak, ja słuchajcie, Dorotce nawet nie daję zamykać okna w samochodzie elektrycznego. Bo na co chęci to zepsuje. No bo jak może być tak ten pstryczek, że idzie mi do góry, no do dołu, nie w tym miejscu staje, co trzeba. Albo mi zamyka, albo całkiem opuszcza. Dorotka, ten samochód ma 22 lata. Ale okno by mu mogło chodzić płynnie. I się te knefle czasem psują, zacinają, i, ale je znam, wiesz jak. No, w każdym razie jeszcze jedna mała informacja. Słuchajcie, zmartwiło mnie trochę, bo nie ukrywam, że oglądam kanały o podobnej tematyce na YouTubie i od jakiegoś czasu zauważyłem, że Marcin na Poland in the Lens nie publikuje materiałów i nawet pytałem Mariusza Magielnickiego, czy nie wie, co się stało, bo wiem, że Marcin miał tam jakieś kłopoty kiedyś zdrowotne i tak sobie to przypomniałem, ale słuchajcie, Marcin ma się dobrze i Marcin nawet zasubskrybował dzisiaj kilka godzin temu nasz kanał, więc cieszymy się bardzo, że chłopowi nic nie jest, że ma się dobrze i mam nadzieję, że tylko w jego działalności to jakaś chwilowa przerwa. I wróci. I nie ukrywam, że to jest człowiek, któremu kiedyś zazdrościłem. Zazdrościłem mu właśnie tej łatwości w zdobywaniu sprzętu. Wiesz, o co chodzi. Jak wyszedł, jak ukazał się Canon R5, no to u Marcina na kanale był Canon R5. Jak wyszło na Bagnet RF7200, to u Marcina było 7200. I to jest też fajne. Ja absolutnie tego ludziom nie zazdroszczę. Ponieważ każdy sprzęt jest dla odpowiedniej grupy ludzi. Jeśli kogoś po prostu na to stać, to świetnie, to ja się bardzo cieszę, że ktoś może mieć przyjemność robienia zdjęć właśnie tym najnowszym sprzętem, ale nie może mnie to absolutnie w żadnym stopniu ograniczać, ani ciebie, bo my robimy tym, co mamy i tym, co sprawia nam przyjemność. No to teraz ja. Już ty powiedziałeś, to teraz ja chwilę. Weronika napisała, że męża zaraziła fotografią i niedawno się wkręcił w robienie zdjęć z drona. No i pięknie. No fajnie. Ja drona nie obraźcie się, bo to dla mnie dron jest taki bardziej dla facetów. Latałaś. Latałam, bo mi dałeś i kazałeś, ale ja nie czuję tego. Ja jednak wolę mieć... Wiecie, wolę mieć ten aparat i patrzeć, widzieć i naciskać spust migawki w ten sposób. A Ola pisze, że słucha telefon psem, na szyi. Pozdrawiamy serdecznie i męża, który również akurat nie kuma w fotografii. Ale to jest fajne, że przy okazji można komuś, że mimo wszystko ten twój mąż nie neguje tego, co tak, robisz. Tak, nie rzuca ci płód pod nogi, nie podcina skrzydeł. Mm-hmm. A fajnie jeszcze jest, jak druga osoba, która niekoniecznie kocha czy odczuwa tą fotografię, w jakiś sposób wspiera drugą osobę, chociaż nawet powiedzieć nie, wow, fajnie ci to wyszło, chociaż tak naprawdę może się na tym nie zna, ale może dać dobre słowo. A ja nie przeczytałam jeszcze to, co ten, a ty mi już klikasz. Bo ja chcę muzykę. Dobra, to jeszcze tutaj. Konglomerat napisał, ja wyciągnąłem jedną panią z depresji dzięki fotografii. No i widzicie, rewelacja. Mogę się domyślić tylko, że nie wyciągnąłeś jej, nie wiem, dając jej aparat do ręki w prezencie, ale dzięki temu, że wyszła z domu, czy wyszła do ludzi, czy wyszła z kimś porozmawiać w międzyczasie i właśnie ta jej wrażliwość, bo osoby popadające w depresję są najczęściej osobami bardzo, bardzo wrażliwymi,
uwrażliwionymi i tą wrażliwość swoją przekuła i depresję na fotografię. I brawo i chwała Tobie i myślę, że jest Ci bardzo wdzięczna dzięki temu. I że dzięki temu również to zaowocowało jakąś przyjaźnią może. Nie będę wnikać. Tak. To mnie nie powinno obchodzić. Natomiast... Jeszcze chwilę. Tak. Rafał napisał, i to jest najważniejsze, nie wiem do czego, ale zgadza się. Kamil napisał, podobno najlepszy aparat to ten, co masz w ręce. Otóż tak. Tak wszyscy mówią. Marcin pisze, że moja żona bardzo mnie wspiera w mojej pasji. Super, brawo, wiemy, bo twoja żona również chyba czasem nas z tobą ogląda. Jeśli ty to wszystko wiesz, Doradka. Tu jest wszystko. Najważniejsze, cieszyć się fotografowaniem, napisał Rafał. Oczywiście tak, cieszyć się z tego, co kochamy robić. Ale też w tej fotograficznej przygodzie, bo jak wiecie, kiedy zaczęłaś robić zdjęcia? Z Anią, a co to, ale tak, ale co to znaczy, kiedy zaczęłaś robić zdjęcia? Ja miałam taki kompaktowy, śmieszny ten i ale latałam nie, nie. I kiedy pierwszą lustrzankę miałam. Nie, kiedy był ten czas, że wiedziałeś, że chcesz to robić na serio? No właśnie, jak biegałam ciągle już w Solinie, pamiętam, w Polańczyku, w Bieszczadach, i zamiast iść gdzieś tam z rodziną, ja biegałam gdzieś tam w jakieś miejsca i fotografowałam i bardzo chciałam mieć inny aparat. No, ja wiedziałam, że ten nie ma takich możliwości, okay, tak? A kiedy to było? Tak. Pi razy oko 10, więcej. Z 12, 13, więcej. No to 15 lat 15 temu może. Lat. To mniej więcej może w tym samym czasie co ja, bo ja w 2007 roku, kochani, część z was już pewnie wie, ale ja wziąłem aparat, pożyczony aparat, przyłożyłem go do oka i ja w tym momencie wiedziałem po prostu, że będę robił zdjęcia do końca życia. I powiem wam, że często łapię się na tym, że żałuję ludzi. A po co? Że nie mogą poczuć tego, co ja wtedy poczułem. A nie, oni mają co innego. To było najpiękniejsze wrażenie, jakiego doznałem w życiu. I ta fotografia, nawet jak nie robię zdjęć, to ona przez cały czas jest gdzieś z nami, bo my bardzo często właśnie o tej fotografii rozmawiamy. Grażynka ogląda z Marcinem nasze live'y i pozdrawiamy Grażynkę. Euralinka, ja wspieram Leszka, a Leszek mnie, to jest piękne. Pozdrowienia od teamu piorunująco. Pozdrawiamy. Ja bym nie poznała, że to jest Małgosia. No właśnie, i tutaj mamy przykład kolejny Małgosi i Leszka, gdzie Leszek z piorunująco fotografuje słońce czy księżyc, bo ja nigdy nie wiem, co księżyc. Co, księżyc. Jeśli kojarzycie, to wiecie, jak on pokazuje miasto na tle księżyca, czy księżyc wkomponowany w mieście. Natomiast Małgosia bardziej chyba krajobraz mi się kojarzyło, teraz również miasto. I okładkę Kejmel. Tak. I jeszcze ostatnio właśnie Zimorodek, za co gratuluję Ci, Małgosiu. I mam nadzieję, Leszku, że pożyczyłeś już obiektyw ten najnowszy Małgosi. Bo obiecałeś. Podpadłam? Nie wiem. Podpadłam? Mamy pozdrowienia od Grażynki. My ale również... Małgosia mnie nie podpuszczała, tylko tak, tak pamiętam, że powiedziałeś i ja będę Ci go pożyczał. Tak, pozdrawiamy Grażynkę. Pozdrawiamy Grażynkę. Dobra, Dorotka. Dziękujemy bardzo. I wchodzimy na grupę, bo chcielibyśmy troszeczkę obejrzeć. Tak, wchodzimy na grupę, ale zanim wejdziemy na tą grupę, to chcieliśmy Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jak w tytule tego live'a... A co z tą nagrodą? No zaraz właśnie lecę z tematem. Możesz wyciągnąć tą nagrodę? Dobra. Ale na razie nie pokazuj, dobra? Dobra. Ale mało zdjęć przyszło na konkurs, ale kurde, musimy nagrodzić te osoby, ponieważ to z tym osobom się chciało. Ja zaproponowałam, żeby było ze dwa dni jeszcze czasu. Nie, no słuchajcie, poczekajmy do końca miesiąca. Nie. Tak. Nie, do końca tygodnia. Koniec, kropka. Nie będziemy przedłużać. Dobra. Daj mi, ja to wypakuję. A nie, bo to... Czekaj. Ale to trzeba wypakować, wiesz? Daj. Ale ładnie wypakuj. Zrób unboxing. Ej, nie pokazuj.
Podaj mi to tutaj, ja to przerozpakowam. Wpadliśmy na pomysł, żeby najbliższe nagrody były dla Was bardzo również praktyczne i niekoniecznie związane z fotografią, aczkolwiek poniekąd też można to powiązać z pasją fotografii. Dlaczego Ty to będziesz? Nie! No bo my musimy na tym coś zrobić. Będziemy robić, ale nie dobra, na żywo. Dobra. Tylko i tego nie składaj. Niech sobie ktoś później poskłada z powrotem. Dobra. Ale to muszę tutaj założyć, tak? Nie. Nie? Możesz trzymać. Dobra, słuchajcie. Może to będzie dla części z Was poczekaj śmieszne. Jeszcze. Ale dobrze, jeszcze poczytamy, dobrze? Dobra. Zwykła nuda. To chyba kobieta, tak? Mhm. Ja zaraziłam fotografią Big Phil i teraz to sprzętowy geek, tak? Dobrze czytam? Chociaż bardziej skupia się na wideografii, to i tak fajnie, super. Fajnie, że ktoś kogoś zaraża tym. Euralinka. Pierwszy aparat dostałam w spadku po Leszku, wychodziłam go. Nie podpuszczam. Choć jeszcze 600 mnie pożyczył. Co można składać puzzle? Nie, kochani. No nie tylko. Tak się składa, że mamy w domu 4 sztuki, więc 4 kolejne edycje konkursowe. Nówki sztuki oczywiście, nówki sztuki. Żeby nie było tak, że to są rzeczy używane. Wpadliśmy na pomysł z racji tego, że nie mamy zbyt wiele hajsu i na pewno nie będzie to aparat, na pewno nie będzie to obiektyw, ale wpadliśmy na pomysł, żeby ktoś miał fajną pamiątkę, żeby ktoś kiedyś mógł powspominać, że był na takiej grupie i oglądał takich ludzi i wpadliśmy na pomysł, że tą nagrodą będzie łopatka do wyciągania pizzy z pieca. Ona jest, widzicie, zafoliowana z jednej i z drugiej tak, strony. Ona nie jest niebieska, tu jest drewniana rączka solidna, tak. Jest do złożenia, jest jakaś skórzane, nie wiem, do powieszenia chyba, tak, paseczek. I na tej łopatce... My też ją mamy w użytku. Tak, osoba, która wygra teraz w konkursie Toys, i przysyłajcie zdjęcia na uprawiamy@gmail.com. Dostanie od nas tą łopatkę, ale z jednej strony będą markerem pozdrowienia od nas. I będzie można wyciągać pizzę, będzie można sobie tą łopatkę powiesić gdzieś na ścianie. Łopatkę. I... Łopatę, nie? No, łopatę. Nie. Słuchajcie, to bardzo... znaczy, ja się pytałam ciebie i powiedziałeś, że spokojnie można używać, że jak podpiszemy się markerem, to tak, będzie tak, można wkładać tak. do pieca, tak? Będzie ją można włożyć do pieca i wyciągnąć pizzę, ponieważ podpiszemy się takim markerem wodoodpornym i ta osoba na pewno od nas tą łopatę dostanie i zostały nam jeszcze 3, więc mamy 3 tak. edycje, słuchajcie, konkursu. Ja jutro po opublikowaniu filmu na kanale, jutro mogę go nie zdążyć opublikować, ale będzie na pewno we wtorek. Nie, Grzesiu, to niepotrzebny jest piec do pizzy. My na przykład mamy kamień, na którym podpiekamy pizzę, taki nie najdroższy, ale tą łopatką się fajnie wyjmuje. A kto nie ma pieca, będzie mógł sobie tą łopatę oprawić w ramię i uprawiacze będą z Wami. Ja mam nadzieję, że... Piec do pizzy musisz sobie kupić sam, dokupić. Tak, mam nadzieję, że... No, że będziecie zadowoleni i wiecie co, no jesteśmy pomysłowi i wpadliśmy właśnie na taki pomysł i chyba będzie okej. Okay, no pomyśleliśmy, ja nie że... wiem, czy to był dobry pomysł, ale o, tak już no było. Widzisz, Łukasz napisał, ale i odśnieżyć można i powiosłować, tak. A i współmarzonka do porządku ustawić, wielofunkcyjna łopatka, liczy się gest. No, może ktoś powiedzieć, że o Jezu, wymyślili, nie mogli nic innego. To jakiś czas temu zakupiłam i stwierdziliśmy, że nie będziemy, nie potrzebujemy gdzieś po co tam... Po co my to kupiliśmy tyle sztuk? Nieważne. W każdym razie jest to fajna rzecz, bo używamy jej w domu. Mamy jedną rozpakowaną, drugą dostał mój synek. I jeszcze wszyscy dostali jeszcze te łopaty. Dostaniecie wy. I będziecie je mieli. Sąsiedzi odśnieżają właśnie, jak śnieżyca przyjdzie. O Jezu, no.
No, użyjecie sobie jak chcecie. Dokładnie. Niech to już będzie waszą tajemnicą słodką. Ciekański jest cześć, nami, Arku. Arek, cześć. No tak, no i przebrnęliśmy przez tą nagrodę i myślę... Wstydziłeś się tego? No troszkę tak się... Jejku, to ja wytłumaczę. To bardziej moja była taka, mój pomysł, więc on jest rozgrzeszony. Może ja z racji tego, że jestem kobietą i takie nowinki techniczne mnie za bardzo aparatowe nie ciekawią, to pomyślałam, że ktoś może zechce. Przyjdzie do was ktoś do domu i zapyta, ty, słuchaj, stary, skąd ty masz taką rewelacyjną łopatę do pizzy? A powiesz, wygrałem. Cześć, Damian. Wygrałem w konkursie fotograficznym. Czujecie to? O, już odpowiem, fajnie, jednak są fajni i są tak mili, że jednak zaakceptowali. Ta ściana za nami, Arek to są oryginalne 60-letnie deski. Chodź, odsłonimy. I żeby było śmieszniej, to na 99% człowiek, który zajmuje się produkcją podłóg, wykładaniem podłóg z drewna, powiedział, że to świerk syberyjski. Także rzadkie drzewo? Drewno? Świerk syberyjski, który przyszedł z dalekiej pewnie... Syberii. Tak, bo to... No właśnie, ale to nie teraz było. To było co najmniej 50 lat temu. Trzymają się rewelacyjnie, ani nie spróchniałe, piękne, zdrowe drewno. Pozdrawiamy Anię i Filipa. A i jeszcze powiemy, skąd mamy. To jest rozebrany garaż mojego tatusia. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, rozbierając, słuchajcie. Co z tego zrobimy? Nie, że tam będą takie piękne rzeczy, bo garaż był obity papą dookoła. Mhm. I my zaczęliśmy zrywać tą papę i okazało się, że są tak przepiękne deski pod nimi, pod tą papą. No i wiedzieliśmy, ja mówię, nie, tych desek po prostu nie możemy wyrzucić, ja chcę mieć je w domu. I chciałam mieć taką ścianę. No i tak, Michał, rzeczywiście złota rączka wszystko potrafi zrobić. Co tam? No i zrobił, jak widać. Ale to jestem ja, nie? Co? To jestem ja. Gdzie? No moja koszula. O kurcze. Janusz. O kurcze. O kurcze, zagadka dla nas i... Pewnie Januszku, sztuczna inteligencja, wiesz? To musisz powiedzieć, żeby wiedzieli, ja wam dlaczego... pokażę. Przyda się do zdjęć produktowych pizzy. Super, Janku, no widzisz, no. Kurczę, wy jednak jesteście niezawodni. Ja nie ukrywam, że my na tych deskach minęło. Też zrobimy fajne zdjęcia. Konrad napisał, że nie ma się czego wstydzić, to łopata jak marzenie. Dzięki wam. Oczywiście biorę wszystko na klatę, na siebie. Damian się pyta, co ominął. No Damianku, dzisiaj akurat troszeczkę było rozmowy o Canonie RP, który Michał miał ale dzisiaj możliwość przetestować. Troszeczkę. Wyskoczyliśmy na krótki wypad i tak ogólnie... No, o fotografii, więc cofnij sobie, jeśli byś mógł, jeśli masz możliwość obejrzeć sobie jutro czy pojutrze, to może coś ci dobra, zapyta. Słuchajcie, zagadka od Janusza dla was. Może Janusz napisze nam, co to takiego. I lecimy na grupę i poglądamy wasze piękne ptaki i nie tylko. Dobra, pokazujemy tą zagadkę i lecimy. Słuchajcie, ja w ogóle... Zobaczcie, kurczę, pieczone. Czekajcie, co to jest? Jak to jest zrobione? Nie mam pojęcia, Janusz. A może wiem, to jest leci z rzutnika i to jest wyświetlone na ścianie, na której jest taki plakat. A, może. Tak mi się wydaje. U Damiana testowany był Canon R3. Testował sobie, wiesz, przez weekend. Oj, stary. Łukasz napisał, że to jest sosnowiec do góry nogami. Dajcie już spokój temu sosnowcowi. Ja tylko odpowiem jeszcze szybciutko Damianowi. To jest moje marzenie. R3. Mm. Arkadiuszowi się bardzo podoba ściana. My mamy dużo, może nie dużo, ale mamy coraz więcej drewna w naszym mieszkaniu. Zaczęło się może nie tyle od ściany, co od belek ze starego domu, od naszych przyjaciół. I tak nas zafascynowało drewno i gdzieś tam wkomponowywanie, że teraz najchętniej to chciałabym mieć deski na podłodze, ale to jest nierealne.
ale gdzieś tam wszędzie jest stara toaletka, która ma chyba z 60-70 lat od moich rodziców, którą za jakiś czas odrestauruję, jak się nauczę, i będzie również stała. To co, jesteście gotowi? Oni dawno są gotowi. Tak. Ola napisała portret Michała. Tak, lecimy. Damian napisał, kurczę, sprzęt naprawdę fajny, ale jednak udało mi się znaleźć minusy, ganiając małe ptaki między gałęziami. A Grzesiek napisał... Bingo Michał, widzisz? Projektor wyświetlony na to. No. Zdarza się, że wraz z żoną fotografujemy wspólnie i mamy podobnie jak wy. Też nieraz nie czujemy wspólnie tematu. Mamy inną percepcję postrzegania rzeczywistości. No, no i właśnie. Ale to jest fajne. To oczywiście. Znaczy, to by było też i nudne, jakbyśmy byli chyba identyczni. No, słuchajcie, Marcin Maziński powitał na nowej grupie Canon M50 Tamron 24mm f4 ISO 100, filtr ND8. Suwalszczyzna zimowo. O! Fantastycznie. Wcale bym nie powiedziała, że to Suwalszczyzna. No i pięknie. I słuchajcie, jakiś ciek wodny, jakaś rzeczka. Fajnie, fajnie wyszukane. Znając już zapewne mnie, ja usuwam tutaj z pierwszego planu. A ja już się zaraziłam od ciebie i też zwracam te patyki, uwagi. Ale jest całkiem fajnie. Fajna kolorystyka. Mm-hmm. I lekki offset wrzucony, ja też tak, to kocham. Fajny presecik i przede wszystkim długi czas. I to jest to, co ja lubię najbardziej. Podejrzewam, że gdybym obejrzał to zdjęcie na ekranie aparatu, pokusiłbym się chyba o dwie ekspozycje. Jedną niżej. Jedną bliską zeru, drugą lekko niedoświetloną, i z tej niedoświetlonej wyciągnąłbym sobie tutaj tą teksturkę tej rozmytej wody, ale jest super. Lecimy wszystkie zdjęcia. Dajesz, bardzo szybko, lubię to, dobra? Czy nie? Daję serducho. Czy dać info, że... Mateusz B. napisał, świerk syberyjski, super sprawa, też sobie sprawiłem na elewację na tarasie. Dobrze, że sobie zostawiliście, bo to dzisiaj nie są tanie rzeczy. Oj, na pewno, nawet jak chodzimy czasem po tych budowlanych sklepach, to nawet jakieś deski sosnowe, i wiecie sami, jak teraz wszystko jest drogie, więc kurczę, my jeszcze mamy trochę tych desek i na pewno jakoś wykorzystamy. Na pewno. O, Mazik, dzięki za ocenę zdjęcia, czyli to jest jego zdjęcie. O, no to super. Ja sobie tylko delikatnie pomyślę. Marcin pisał, że jego marzeniem było A7. Trzy? Bo ja nie widzę, mi się rozmazuje. I mam, i nie chcę innego. No i super. Ach, no i super. Pięknie. Lecimy. Oj, super się dzieje. No, Leszek Bartczak. No, kurczę. Ale się proszę. To właśnie nasze piorunujące. Śnieg pada, tak? Śnieg pada, gość na rowerze ciągnie piękny ślad. I powiem wam, że... Na co zwróciłaś uwagę? Na tamtego ludzika. A ja na coś innego. Czekajcie, ja sobie tylko to skopiuję, dobra? I widzę, że i Leszek, i Małgosia bardzo podobnie, znaczy może nie podobnie, nie to, że was wkładam, brzydko mówiąc, do jednego worka, ale zwracają uwagę na kolory. Czyli na grę kolorów na zdjęciu. No czerwień tu robi no robotę, właśnie, nie? Tak, dlatego no. Ja nawiązałam do tego. No. Zresztą Małgosia wstawiła też zdjęcie chyba na grupie albo u siebie, na co też zwróciłam uwagę. Tak, i u Leszka jest to, co ja też lubię, oglądać zdjęcia na długiej ogniskowej. Super, naprawdę, naprawdę super. Kochani, lecimy. No pięknie, pięknie, pięknie. Mnie wydaje się, że jest delikatnie za ciemno. Ciemno. No, troszkę ekspozycja do góry i myślę, że byłoby... Ale portret przepiękny. Ale wyszło Kosik, kozacko. Tak? Tak. Pan Kos. Tak. Wydaje mi się, że gdyby była ciut wyżej ekspozycja, to widać byłoby troszkę więcej szczegółów na tym Może. Ptaszku. No i oczywiście... No, ziewaj. No, bo ja do szkoły chodziłam w ten weekend. No ja tutaj bym, wiecie co. Oj, ale wiesz co, ciężko by tu było. Nie, kotku, 3 minuty. No dobra. Oj, ile ten, a to znowu Piotrka. Wiecie co, fajnie. A to jest pani Kosowa? Nie wiem.
Łukasz, Konrad, może wy coś podpowiecie. Mi się wydaje, że to jest pani Kosowa. Ale powiem wam, że tutaj też minimalnie albo na ptaszku wyżej ekspozycja, światełko było przepiękne. Pięknie wygląda drugi plan. No akurat się, zobacz, troszeczkę schował w cień. No, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Bardzo ładne. Bo fajnie to światło zrobiło robotę tam na drugim planie i podoba mi się bardzo. O, kolejne, tak. Czyli Piotrek. Właśnie Piotrek chyba jest z nami. Piotrek jest z nami, tak mi się wydaje. Ciekawe, po ilu zdjęciach dostaniemy bana, nie? Nie wiem. Jak Piotrek jeszcze z 10 dał, to pewnie dostaniesz na Piotrku i koniec będzie. Dobra, to nie będę tutaj dawał, wiesz? Właśnie nie wiem, czy Piotrek... Zobacz tego łabędzia, Narodka. Och jejku, czyli Piotrek się specjalizuje w fotografii... Sztos. Natury, ptaków, śliczne. Nie wiem, nie będę teraz przeszukiwać. Tak, to samiczka, o. Czyli jednak nie myliłam się. Chodziło o panią Kosową. Tak. Piękne, ślicznie. Piękne zdjęcie. O kurczę, Konrad! Widzicie to? To jest dobre. Nie, to jest piękne. To jest piękne. I te kolory, trzy warstwy kolorów, widzisz? I te zielenie takie morskie, i niebieskość, i ta góra. Dla mnie wzorowo podzielony kadr. Cudowne. Dramaturgia nieba, długi czas, wszystko co ma być na dobrym zdjęciu tu jest. I delikatność tych kolorów, nie? Kurde, stary, śliczne. Ale zrobiłeś fotę. Sztos. Telefon robi robotę. Z telefonem, tak? To było telefonem zrobione? Nieważne, jest dobrze. Jezu, no cudo. A dlaczego nie wyciągnąłeś aparatu, tak żeby porównać nawet sobie? Zapomniał. Ola tutaj nam pokazuje długi czas. I wiesz co, Ola? A ja bym poszedł i zrobił to zdjęcie z tamtej strony. Może zrobiła, ale akurat z góry, może pokazała. Z dołu bym robił do góry, a nie z góry na dół. Fajne miejsce, bardzo fajne, nawet żeby pokazać jakiś szczegół. Mhm. Detal, ale chcę zobaczyć... Telefonem zrobił. Telefonem? No. Dobra, ale zrobiłeś, miałem tylko 600, także poszedł w ruch fon. Piękne, musisz tam wrócić, wróć jeszcze. To? Znaczy nie, w zasadzie ty masz piękne zdjęcie zrobione, to nie musisz wracać. Ale o innej porze może jeszcze. Dobra, będziemy sobie tu przeglądać to zdjęcia. Wy, jeśli macie jakieś pytania do nas dotyczące... A jest Piotrek właśnie. Dziękuję za miłe słowa, jeśli chodzi o fotografię. No, no właśnie, te ptaki. Przepiękne, naprawdę. Olu, wracasz tam kiedyś i robisz zdjęcie z dołu do góry. Chcę zobaczyć to miejsce z tamtej drugiej perspektywy. Nie dajesz sobie ducha? Dałem już. Łukasza już z nami nie ma, poszedł spać, ale pewnie jutro sobie obejrzy do końca. To jest cały Łukasz. To jest cały Łuki. Łukasz uwielbia chodzić po ulicach, po mieście i tak dalej. No i widzicie. Wyłapuje piękne momenty, piękne chwile. Fantastycznie to kadruje. Dobrze to planuje w mega krótkim czasie, nie? Bo tu nie ma zbytnio Ale czasu. Też zobacz, że ta czarno-biel jest nieprzekombinowana. Mhm. Jest wszystko tak czyściutkie, proste, że... No, ale mimo wszystko, no, cudo. Super. Ja bardzo lubię Łukasza zdjęcia. O, Kamil. O, ja widziałam to zdjęcie wcześniej, mi się otworzyło na telefonie, jak jeszcze coś tam przeglądałam. O, jak malowidło. Bardzo ładne. Jak obraz. Przepięknie. Tak. I te maki z tyłu czerwone. No, miękkość. Fajnie dobrana też ekspozycja, tak, nie? Tak. Że ten drugi plan, pierwszy plan jest nieco ciemniejszy, bo wynika to z dynamiki aparatu, żeby nie prześwietlić tej bieli. Kamil Rowiński pyta się, jaki jest temat konkursu. Musisz szybciutko jeszcze wytłumaczyć, ewentualnie tak w kilku słowach, bo chciałby pewnie też dołączyć. Albo damy na grupę? Przypomnienie? Damy dzisiaj przypomnienie na grupę, ale konkurs dotyczy zdjęć imitujących miniaturę. Zdjęć, które możemy tworzyć za pomocą obiektywu tilt shift i z górnej perspektywy tworzyć fajne miniatury, albo zrobić to w Photoshopie. Kamil, tak? Pyta? Tak. Kamilu, proszę wejść na nasze shorty i w naszych shortach, w naszych krótkich filmach znajdziesz
Znajdziesz odcinek o tym, jak taką miniaturkę tworzymy w Lublinie z tarasów. Robimy takie zdjęcie. Krótki film, będziesz wszystko wiedział. Na to maila... Znaczy nie musi, prawda? To nie chodzi o to, że mają być to samochody. Nie muszą być samochody. Tematyka jest dowolna, aczkolwiek pokazać to właśnie w takim klimacie, tym tilt shifta, tak? Tak. uprawiamy@gmail.com. Przysyłacie swoje prace z dopiskiem, koniecznie w tytule maila Toys, bo tylko po tym możemy Was znaleźć na naszej skrzynce. Wszystkie zdjęcia za tydzień lądują do specjalnego albumu na naszej grupie facebookowej. Będzie też ogłoszenie. Głosowanie będzie trwało około 10 dni. Po 10 dniach zdjęcie, które zdobędzie najwięcej głosów, wygrywa ten konkurs, a my ufundowaliśmy nagrodę w postaci, jeszcze raz pokażę, przepięknej, oryginalnej łopatki do wyciągania pizzy z naszym autografem, z naszą dedykacją dla Was. Anetka wróciła z dnia dziadka. Kurczę, no długo byliście, ale należy się dziadkom i babciom oczywiście. Najwięcej. Zostaje z nami. No i fajnie, posiedź jeszcze z nami. Lecimy chwilkę. Dalej. Mi się bardzo podoba. No kurde. Bardzo. No tutaj tylko ta gałązka. Oj, tam. Ale świetne. Sztos. Bardzo fajne, bardzo, bardzo ładnie zagrały również kolory, ten gradient, który przechodzi, świetny kontrast. No. Oczywiście smaczka dodaje księżyc, to taka wisienka na torcie. Piękne drzewo, no w ogóle ten płot, to wszystko świetnie wypatrzyłaś, Ola, naprawdę. Świetnie. O, jakie światło i znowu się pojawił Łukasz. Fajnie, że wrócił, nie? No, fajnie, że znowu robi zdjęcia albo pokazuje je. Niby taki gdzieś sobie szedł pewnie. Niby prosty landschaft, a jednak przyjemny dla oka i jednak zatrzymuje na dłużej. Tak. O właśnie, to o czym wspomniałam, że nie chcę porównywać Małgosi do Leszka, ale Małgosia też, jeśli chodzi o miasto, wyłapuje też śnieg, też fajna atmosfera, fajny klimat, też te kolory. I to wszystko jest wypatrzone, to nie jest takie przypadkowe. Fajnie i wiesz co, i tu jest fajna ekspozycja. To jest takie delikatne. Mm-hmm. To się tak dobrze ogląda, mm-hmm. tak miło się ogląda. Tak. I zobaczcie, że to jest miejsce, które wielu z Was mija, wielu z Waszych sąsiadów i przyjaciół chodzą, takimi ulicami mijają i nigdy nie potrafią wypatrzeć tego, co wypatrzyła tam Gosia. I to jest właśnie piękne, słuchajcie, wśród ludzi, którzy robią zdjęcia. Naprawdę czujmy się wyróżnieni. Że mamy możliwość właśnie innego postrzegania i to jest naprawdę fajne. A i jeszcze właśnie Małgosia napisała, że zima na chwilę zawitała do Poznania, bo wtedy, kiedy u nas tak spadł śnieg, to podobno w Poznaniu właśnie nie było tego śniegu, więc Małgosia z Leszkiem wybiegli na miasto i uchwycili ten moment. Fajnie. Grzegorz Lazar. Zdjęcie. Ale świetne. I jest przepięknie. No i przepięknie dopracowane. Czyli jest architektura i jest idealnie wyprostowane. Tam gdzie trzeba. Idealna symetria. Tak, nie? Jest cudownie. I też nie ma tych mocnych kontrastów, mm-hmm. jest wszystko przygaszone i jest offset, który już będę się powtarzać, który uwielbiam. Nie wiem, ta miękkość na zdjęciach bardzo mnie ujmuje. Bardzo mi się podoba. O kurde. Niezła abstrakcja, powiem Wam. No. Tak naprawdę to ja nie wiem, co to jest, ale to mi się podoba. Nie wiem, czy jest Kasia z nami. No ciekawe, a Kasia zazwyczaj robi czarno-białe zdjęcia, prawda? Kasia reportaż przeważnie, więc podejrzewam, że też gdzieś tu podejrzała coś. To jest, nie wiem, co to jest obraz, który można czytać szkoda, długo, nie? Szkoda, że nie opisałaś, wiesz? Szkoda, że nie opisałaś, bo fajne, że to jest zagadką, ale byśmy sobie mogli później wyobrazić. A może jest opisane wyobrazić. W poście, tylko my tego nie widzimy, bo lecimy po multimediach. Aha. Świetne.
Dariusz Musik. A to są Katowice, wiesz? Tak? No, to są po jarmarku świątecznym. Widzisz, Diabelski Młyn, logo Katowic. Ale świetne połączenie. W ogóle czerwony tramwaj, tamten turkus w oknach, ten diabelski młyn, tam spełen napis, czyli kilka światów. No i ten ptak przelatujący, ten moment. I super prowadzą linię. Ale ptaszek w dobrym punkcie. Ptaszek, właśnie, od razu zobaczyłam. I te linie proste i no... Świetne. Też trzeba to wypatrzyć i na pewno osoba, która w ogóle się nie interesuje fotografią, myślę, że przeszłaby koło tego setki razy i miałaby ten moment, kiedy by nawet ptaszek leciał i w ogóle zetknięcie tych wszystkich kolorów i linii, tak, nie zauważyłaby. I wiesz, co jest fajne, że na takiej małej powierzchni, w takim małym formacie, to jest wszystko tak fajnie zaplanowane. Tak, nie? Świetne. Super. Brawo. O Jezu. Małgosiu, nie dziękuj, to znaczy fajnie, że dziękujesz, ale to jest wasza robota, to jest twoja robota i pięknie pokazujesz otaczający świat i chwała ci za to. O Jezu, a Rysio, gdzie on pojechał? A, Toskania. Ja się tak zawsze zastanawiam, pomijając, nie, jeszcze powiem, cudo, po prostu chylę czoła, bajka. Tak jak widzicie, ale zastanawiam się, czy w Toskanii wszędzie co chwila są takie właśnie, takie, czy to jest tak jak na Morawach, że jeździ się w jedno miejsce i są charakterystyczne, najpiękniejsze kadry, które się powielają później. Pojedźmy sprawdzić. A Toskania, czy w Toskanii jest, gdzie pojedziemy, tam są takie podobne miejsca? Nie wiem, pojedźmy sprawdzić. Ha. Cały Rysiu, tak. Ja już Łukasz nic nie napisał. Ja już nic nie będę mówił. A Konrad napisał, że powinien ten pan dostać bana. Świetne zdjęcie, no świetne. Oj. O kurczę, kolejny zbanowany powinien być. Widzę, że Robert już troszeczkę zaczyna... Teksturzyć. Teksturzyć, kombinować, ale w dobrym słowa znaczeniu, pięknie. Naprawdę. Zrobiłeś obraz. Zrobiłeś tak, takim malowany jakimiś pastelami czy czymś obraz. To można powiesić na ścianę i ktoś, kto do końca nie zna się na tym, o czym tutaj wszyscy wiemy, to by powiedział, że to jest, nie wiem, naszkicowane, namalowane, ślicznie, węglem jakimś, nie? Niezmiennie, stary, cudne. Kocham twoje pierwsze plany. Oczywiście temat zdjęcia fantastyczny, ale kocham twoje pierwsze plany, to, że na nich wszystko widać. Wiesz, o czym mówię. Wiem. Śliczne. Konrad pokazał nam może... Wycinek drzewa. Tak. Najzwyczajniej, tak jak widział. Jest pomysł. Stanął. Tak. Ja ten pomysł zaraz widzę... Jeszcze w jakimś dodatkowym, wiesz? Mm-hmm. Jako dyptyk, tryptyk, mm-hmm. czy coś takiego. A ja, wiecie co, łapię się na tym, że ktoś kiedyś powiedział, że dobrze jak skosy nie wychodzą z rogów. I gdyby ten skos wychodził tutaj stąd, to moim zdaniem byłoby jeszcze lepiej. Tak, to się inaczej, to się fajnie czyta. Zwróćcie uwagę też, może będziemy mieli jakieś skosy jeszcze i sobie to zaobserwujemy. O ciul. Ojejuś. Kurczę, to ja dzisiaj z tymi swoimi zdjęciami to mogę iść do przedszkola. Jak wy takie zdjęcia dajecie. Ja nie chcę rzucać swoich zdjęć. Ja nie opublikuję tego filmu o RP. Ja już nie chcę, nie zrzucamy. O Jezu. Oj, weźcie w ogóle, macie lepszą zimę i lepsze drzewa niż my. Ależ to. Kurde, kolejny, który już przechodzi sam siebie. A ten pan napisze, powinien mieć bana. A on napisze, że to telefonem. Właśnie denerwuj. O. Widzicie, co jest charakterystyczne dla Leszka? Ta spłaszczona perspektywa z długiej ogniskowej i to mi się naprawdę podoba, ale obrazek, jeronie. No i widzicie, i Leszek z Małgosią sobie tak wychodzą na spacer, idą po bułki przy okazji do sklepu i biorą aparaty i zrobią kilka zdjęć. A tak naprawdę wiem, że bardzo często wychodzą
Teraz Tosia ostrzy pazurki sobie na drapaku. Często wychodzą fotografować i fajnie. Ej, co tu się porobiło? Zobacz na tych ekranach. To są jakieś... Las, drzewo. Bo to są jakieś takie rzutniki? Nie wiem. To jest jakaś wystawa pewnie, wiesz? Nie mam pojęcia. To jest Mariusz tutaj? Szkoda, że Mariusz nie opisał. Nie wiem. Tu są lustra, tak. Tu stoi Mariusz. Robi świetne. Ale pomysł, stary. Ale poukładałeś. Sztos. O. Damian napisał, że żeby zobaczyć w Londynie odrobinę przymrozku, to wstałem przed wschodem słońca i do parku pojechałem. O, no. Chyba nie do końca ostre, nie? W każdym razie... 1300D Arek Leskow, tamto drzewko. No proszę. Rozumiecie, aparat nie dla profesjonalisty. Nie jeden profesjonalista by narobił w pampersa, nie? Jakby miał okazję i możliwość i umiejętność wypatrzenia takiego momentu i takiej chwili. Przepiękne zdjęcia robicie. Ja jestem tak mega pozytywnie zaskoczony dzisiaj, że to jest afera. Po prostu to jest niemożliwe, co się dzieje na grupie i kurde, i dlatego warto prowadzić ten kanał. Właśnie chciałem powiedzieć, że jedyną rzeczą, jakiej żałuję w całej mojej przygodzie fotograficznej, to to, że usunąłem tamten kanał. No, było, minęło. Konrad robił 150 mm tym razem, tamto drzewo. Z dzisiejszej sesji przed obiektywem Dawid. Za mało światła. Kurde, za mało światła. Weronika, boisz się światła, albo to w postprodukcji może, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że powinnaś śmielej właśnie pracować ze światłem. Tak. I próbować. Naprawdę. I nie tnij rąk w nadgarstkach. Pokaż więcej. Trochę więcej. Tak. I będzie lepiej. Jeśli chodzi o ciasny portret, bo to pewnie chciała pokazać, ale faktycznie. To niekoniecznie z dłońmi, nie? Tak. Możesz sobie wyobrazić, że te dłonie są schowane i jako ciasny portret spokojnie bez dłoni może być. Ale przekonaj się do światła, żeby bardziej doświetlać, żeby nawet ten błysk był taki, jak Michał mówi, odważny. Tak, żeby był ten cios. Mhm. Chyba że pracujesz ze światłem zastanym, ale wtedy bliżej źródła światła, nie wiem, okna czy czegokolwiek, ale ja myślę, że tutaj jest błyskanie. Tak, i kiedyś ja też starałem się za wszelką cenę wyciąć całe tło, odciąć modela od tła. Dzisiaj wolę, jak to tło delikatnie jest gdzieś tam za gościem zarysowane. O Janusz, ale tutaj coś to chopie porobił, no. Tu się robi zdjęcia, a nie obrazy. Za dużo jakiejś tam nakładki, niepotrzebnie. Pokaż nam to. Pokaż a mogłoby to, być tak mogłoby nawet być ciekawie. Fajnie. Ja przeczytam, co Leszek napisał. Witajcie, telefonem zrobiłem te dwa zdjęcia. I faktycznie na długiej ogniskowej w telefonie, telezoom 200-600 zostawiłem w domu. Nie, telezoom 200-600 zostawiłem w domu. Na długiej ogniskowej w telefonie. Grodka. Co? My się musimy kupić lepszy telefon. Czemu? No bo też będziemy robić takie zdjęcia. A powiecie, jakie to są telefony? To my też poszukamy takich. Fajnie, o widzicie, tu jest przykład tego skosu, nie? Już on tutaj wychodzi z boku, to jeszcze nie do końca to, o czym wam chciałem powiedzieć, ale fajnie podzielony kadr. No jest okej. Okay. Fajne. Też kontrast. O Jezu, Piotrek mało zdjęć u nas wstawia, ale jak wstawi to widzicie. I wiecie, że na 99% forach fotograficznych przepalony, za jasno, kurde. Tak, ściągnij tą biel i tak dalej. Nie, to jest świadomy zamysł Piotrka. Fantastycznie. I jeśli by się ściągnęło, zeszło z tych świateł, to nie miałoby takiego odkopa. Oczywiście, to że nie. Tak miało być. Wiecie, można powiedzieć,
To jest grafika, a nie zdjęcie. Jo nie obrabią. A właśnie, mnie się to podoba. Bardzo fajne. Sztos. I zobaczcie, że każdy patrzy na to inaczej. Ktoś by podszedł, zrobiłby to zdjęcie jeszcze inaczej. Ale macie piękną zimę. Tylko pozazdrościć. Naprawdę. U nas nie było aż tyle śniegu i nie było przede wszystkim przymrozku. U nas tylko tam spadł śnieg i zaraz zaczął topnieć. Ale super dużo śniegu, nie? No, fajna droga prowadząca. Gdzieś wszedł pod drzewa. O, widzicie na przykład, Janek. Tutaj można popatrzeć na ten skos. I on wychodzi tutaj nie z rogu. Wiecie, o co mi chodzi? Dobrze jak... Przyjemny taki klimat. Jak gdzieś nie? wychodzą, tak, nad rogami. Lub pod. Tak jak kolejny napisał też Konrad. Tu wszystko gra i jest bardzo fajnie. Z tym Piotrka Barskiego, wiesz? Tak. Film. Co? To jest film Zeb McCain. To nawet są takie kolory, rozumiesz? Ale o czym mówisz? No Zeb McCain to był taki western, nie? Tam był taka postać, była Zeb McCain. Ja nie oglądałam westernów. Ale to jest taki western. Zachodzącego słońca. To jest taki westernowy amerykański kolor, nie? No. Idzę hopie. Cudnie go złapałeś. Czekaj, to trzeba przeczytać. Pamiętacie swoje pierwsze zdjęcie lub jedno z pierwszych zdjęć, jakie w życiu zrobiliście? Ja tak, rok 2002, a może 2003, wakacje, wypad Bieszczady, w rękach Zenit TTL, jak się okazało, po jakimś czasie światłomierz nie działał, Superia 200, a może Press 400 w środku i magia Zenita. Nic mnie nie obchodziło, żadne zasady, reguły itp. Zwyczajnie, wiecie, człowiek na wakacjach. Pamiętam, że jak odebraliśmy odbitki, dostałem po głowie od ówczesnej drugiej połówki, bo jej stopy obciąłem. Już nie obcinam, nieświadomie nie obcinam. Wiatrak z kansem w Sanoku. Skan, wersja znaczek pocztowy, bo to jedyna wersja, jaką mam. Zresztą kiedyś takie rozmiary to był standard na portalach foto. Ja pamiętam, jak na fotoik foto musiała mieć 900 na długim boku. A Łukasz też był na fotoiku? No pewnie, stamtąd go znam. No. Fajnie, kurde, że właśnie... W ogóle świetne, że on to ma. Fajnie, że to tak opisałeś też. No. I pamiętasz do dziś, i to było twoją nauczką, nie obcinać. Tak. Kurde, my już 2 godziny lecimy, Marytka. No ale czekaj. Jutro do roboty idziemy. No idziemy. Nie tylko my. No pięknie, Łuki, co ci będę dużo mówił, no lecisz. Łukasz poszedł w kierunku ptaszków i właśnie ostatnio nawet poruszałam ten temat, mówiłam ci, nie? Że ciekawe, czy gdzieś Łukasz specjalnie wyjeżdża, czy gdzieś tam się kręci, ma swoje takie okolice stałe, i bo różne ptactwo to pokazuje. To jest kawka, tak? To akurat jest kawka, no to można ją spotkać super. Wszędzie, ale bardzo przyjemny portret. Malowanie światłem. Marcin nam tutaj zrobił nietoperze. I fajnie. No, też można się zastanawiać, nie? No. Batmany to są. Batman. No. Fajnie. Świetny pomysł. Następnym razem wypełni jeszcze czymś, nie? Kadr, żeby było, wiesz, tego więcej wszystkiego i tak. Najbliższa okolica. Łukasz, czyli Łukasz daleko nie biega. Wykorzystuje to, co ma blisko. Wiecie, co zasłania mnie? Nie wiem, ja chyba ze względu na astygmatyzm, wydaje mi się, że leciutko leci w prawo, ale to już takie moje zboczenie. A też perspektywa może być inna. Właśnie, perspektywa, moje oczy. Ja tego typu zdjęcia staram się już tak kadrować, żeby słońca nie było w kadrze. Mhm, ja też już tak mam. Ale sielsko-anielsko. Fajnie, i ta pora, na pewno uchwyciła Zbyszka, zachwyciła ta pora, no nie? Albo zaspał. Ale mi się wydaje, że to nie zachód? To wschód? No, może i tak. Wydaje. Może i tak. Jak ktoś potrafi... Cześć Zbyszku. Zbyszek dotarł. Cześć. Jak ktoś potrafi... Damian napisał, to jest rzeka. Zawsze w jedną stronę leci. No. Dobra. Jak ktoś potrafi dobrze, ostro obrabiać, to ja to lubię. I tutaj to mi się podoba. To jest chłopak z Bytomia. A to jest gdzieś brandka jakaś? Żabie Doły. A, Żabie Doły. A no byłam tam.
Znam żabie doły świetnie i się też podoba. Nie? Mimo bardzo, to, że bardzo. Ktoś powiedziałby, o, HDR. Nie, ale odrealnione, super. Ale fajne. Czyli Łukasz, rozumiem, że w promieniu 3 km od domu mam 10 stawów, na każdym coś idzie znaleźć. Zobacz, no. On ma, o, nie popatrzyłam, że to jest iśka, a to jest, to znaczy wiedziałam po kwiatku, że to jest iśka. Jestem ciekawa, Łukasz, czy właśnie żabie doły odwiedzasz, czy to nie te stawy? Tak, Iśka wróciła ze swoimi obrazami delikatnymi. Cieszymy się bardzo. Mhm. O. Tak naprawdę powiem wam, że Darek, Daro Sidorowski, skądś kojarzę gościa. I wiem, zawsze mi się to, te imię, to nazwisko kojarzyło z tym, że to kozak jest. Czemu pokaż mniej? Nie, bo myślałam, że bo było pokaż więcej, myślałam, że coś napisane. Zawsze mi się wydawało, że to taka znana postać w świecie fotografii i powiem ci, stary, że dobrze się tutaj dzieje i najpiękniejsze jest ta lampka w tym rowerze i tam a tamten mgła, drugi rower, nie? Tam mgła z tym rowerem. Nie, no po prostu sztos, nie? Dzisiaj tak jest na dworze. Już nie, było. No, nie. Łukasz pisze, że odwiedza czasami żabie doły, choć teraz w zimie to pustki tam z ptakami. O, proszę, myślałam, że właśnie tam jeździsz. Wizer. Ale fajne zdjęcie. Ach, bo ale Zbyszek... Ale zobacz, co tam się dzieje. No, Zbyszek ostatnio chyba właśnie tak, to Zbyszek gdzieś pokazywał, że gdzieś jest Szwecja? Czy Norwegia? Gdzieś tam coś za granicą był i przysyłał zdjęcia. Wraca do domu chyba. To znaczy, wrócił już pewnie. Ale świetne. No nie widziałam tego. Popatrzcie, jak można zrobić niewyszukane zdjęcie. I nie ma cycka. Nie ma a jest fajnie. Tego, co zabronione w pokazywaniu na, nie wiem, na portalach, czy na Facebooku tutaj w tym przypadku. Nie trzeba zbytnio myśleć, w co się ubrać. Rewelacyjne. Brawo bardzo, za pomysł, stary. Bardzo. Nika. Nika Szopa. Sigma 105 w natarciu. Oraz dużo okra. Finlandia. Właśnie Zbyszek wrócił z Finlandii. A, duża okta w większej miarze zakryta kocem i taki efekt. No oczywiście, jak mamy duże jakieś modyfikator, możemy zakryć jego część i zrobić coś fajnego. Mnie tutaj na tym zdjęciu brakuje oka. Nie wiem jak wam, ale jakbym zobaczył to oko, to wiesz, o czym mówię. Mm-hmm, albo inaczej. Albo jeszcze więcej zakryłbym tak, tą twarz. Żebym się same usta były. Żebym się nie doszukiwał tego. Ja oka, też no. Lubię właśnie albo ten kapelusz całkiem zasłania prawie twarz do ust. Albo właśnie ten błysk oka pokazać. Sarna Artur jest z nami i nie ma brudu. Jest inaczej, fajnie. Czyściutkie zdjęcie. Czy Artur jest z Gdyni? Czy to jest jakiś wybaczon właśnie tamte okolice? Chyba nie, prawda? To przy okazji może jakiegoś wyjazdu. Wiecie co, zatrzymaj się. Todziu, dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. Trzymaj się, hej. To my dziękujemy. Cześć. Michał. Coś wam pokażę. A co? Przepraszam. Wy sobie wypij to. Ojej, czego ja ziewam. Możesz wypić? Jezu, coś mi się poprzesuwało. Chcę wam coś pokazać, ale... Oczywiście zawsze jak chcę wam coś pokazać, to nie potrafię znaleźć. Dlatego, że jeden z naszych użytkowników grupy, Michał Skarbiński, chyba mieszka w Krakowie, robi fajnie nocne zdjęcia, nocne miejskie krajobrazy. Właśnie pomyślałem sobie, przepraszam, że jak natknę się kiedyś na zdjęcie Artura, to pokażę portfolio Michała Skarbińskiego i wtedy Artur mam nadzieję, zrozumie mnie
o co mi zawsze chodziło w jego fotografii, ale może nie dziś, może następnym razem. Oj, bardzo dobre zdjęcie. Bardzo dobre zdjęcie, bardzo mi się podoba. Co będę więcej mówił, jest moc. Kurde, umiejętne, wiecie o co tu chodzi? Umiejętne odnalezienie się w sytuacji, nie? Za ciemno, żeby pokazać więcej szczegółów, więc można polecieć tak z ekspozycją, żeby polecieć w kontur, czerwone światełko na rowerze. Wszystko co ma być, to jest. No i tutaj, Gosiu, chcieliśmy ci serdecznie pogratulować. Tego błękitnego cuda. Gdzie ty idziesz? Wiecie, gdzie ona poszła? Ktoś kiedyś powiedział, że to nieładnie. Kotek. Rodka. Nieładnie. Idź palić. Idź nieładnie skarżyć. Michał, przestań. Michał, przestań. Lecimy dalej. Ta mgła jest. Jest mgła? Mhm. Biorę aparat Sony. Mhm. Szkoda, że tego nie widzisz, wiesz? Chodź, zobaczysz. O kurczę. Nie obyło się bez kopniaka w dupę od znajomego, który wie co. Co? Od znajomego, który wiedząc co mi było, dorwał mnie za drzewem przy drodze z armatą. Piękne, oj, piękne. A czemu tak gładko na buzi? Wiecie co, przestańcie się tym przejmować i wiecie, no wygładzajmy tą twarz wtedy, kiedy pracujemy dla jakiejś agencji i robimy naprawdę takie mocne fashion, ale tak, no, no rzuca się to w oczy i ja na to zwracam bardzo uwagę. Joanna, zobaczcie, Canon RP. Także można tym Canonem robić naprawdę wszystkie zdjęcia. Fajne barwy rozmytego tła. No właśnie, bardzo często, nie? Patrzymy na to, co na tym drugim planie jest i tam światło naprawdę robi robotę. Jest świetny obraz. Ja nawet nie zorientowałem się, że to Łukasza zdjęcie. No wiesz co, powiem ci, że ten 4/3 z tą 300 fajnie, fajną robi robotę i no jest moc. Micha, Maciej Dędelewski, lubię tego typu zdjęcia, ponieważ no jest, wiecie, to jest dobrze zapodane. Piękna kolorystyka, zobaczcie, fantastycznie wykorzystane naturalne światło, które wpada gdzieś sobie tam z okna. I fajna stylowa, no nie? Ta modelka jest spójna z tym, co się tam dzieje dookoła. Nie do końca może spójna jest ta obroża tutaj na szyi, ale tak poza tym to wszystko dobrze gada ze sobą. Świetne. Piękny analogowy klimat. I powiem wam, że patrząc na zdjęcia Łukasza, ja się przenoszę w czasie. Ja się przenoszę do innego miejsca i do innego czasu. Przepięknie czaruje łuki kolorystyką. Świetnie nawiązuje do takiego starego analogowego stylu. I to lubię najbardziej w jego fotografii. Aż miło popatrzeć. Przepraszam, że nie czytam komentarzy, ale zaraz Dorotka przyjdzie i... Dałem komentarz. Tak. A to nie jak Janka. A czemu? Nie wiem. A dlaczego? Takie mocno kontrastowe. No już jesteśmy zbanowani. Nie wiem ile. A czekajcie, w ogóle coś? Ej, to poszło. To czekaj.
Lubimy to i damy... Poczekajcie chwilę. My spróbujemy przechytrzyć Facebooka, ale chyba... To kicia druga. Chodź tu, Louis. Oj, nie mogę. To jest nasza księżniczka, Louis. Dobra, nie możemy już rzucać. Ona jest bardzo, bardzo grzeczna. Gdzieś uciekała... Nie, ona chciała sobie po prostu fajnie, pochodzić. Fajnie z tymi kontrastami. Ale tak nie do końca... Co? Tak nie do końca mi to pasuje tutaj w kadrze, nie? Czemu? No nie wiem, jakoś tak... Podniósłbym chyba aparat do góry. Tak? Mhm. I pokazałbym, co jest tam nie wiadomo, dalej. Co tam dalej było, wiesz. No wiem. O, to jest nasz Jasiu. Aha, nie mogę. Dobra. Serducho. Świetne. Bardzo fajne, no. Ej. O. O proszę, następny, który... Kurczę, zawitała u nas wszędzie zima w tych waszych zdjęciach, ale przepięknie. Ale jaki spokój, nie? Na tak, tych zdjęciach. I ten moment zimy, bo nie ukrywajmy, mamy... Tak, noska. Mamy jej bardzo mało, ale wyszliście z domu. Wyszliście i... O, kicio. Nie mogę. Kiciuś pokazany inaczej. Dla mnie rewelacja. Świetne. Mimo, że tam to łóżko, ale inaczej się nie dało, no. Bardzo ładne. Tu jest nosek roli głównej. No, no hali wibrysy. No. Skansen, nie wiem, gdzie ten skansen. Nie wiem, ale ładnie. Ładnie wywołane. Bardzo ładne. Bardzo, bardzo takie... stonowane, nie ma jakichś tam czerni, akurat tutaj wszystko pasuje. To teraz ty pójdziesz na pierwszy plan. I to jest właśnie tak, zimorodek Arka, który dzisiaj mi się wyświetlił, jak siadłam sobie na przeglądać Facebooka. No tak, tak... Muszę iść do toalety. Nagle? No zobacz, ja wypiłem kompotu. A, myślałam, że coś innego. Też. O nie! Oj, tak! Zaraz do was wracam, kochani. Ale ty nie umiesz zaraz. Ty będziesz długo. Długo będziesz sikał? Dobra, to Louis będzie na twoim miejscu. Nie, Louis, nie chcesz? Przepięknie. Jeszcze raz powiem, że... Kurczę, chciałabym zobaczyć go w rzeczywistości, ale że aż tak, no na pewno długa ogniskowa, bo to tło rozmyte i no ślicznie ci się w ogóle ustawił, zapozował. W ogóle jestem ciekawa, czy zimorodki są bardzo płochliwe, bo siedzą sobie zazwyczaj gdzieś tam, siadają na jakichś gałązkach, z tego co widać, konarach, i one sobie zazwyczaj są, i one są fotografowane w ten sposób. Przepraszam, ja sobie, Michaś, zbieraj się tutaj, zaraz, bo jeszcze chcę przeczytać. Są płochliwe, właśnie, czyli okazuje się, że jesteście bardzo ostrożni. Delikatni, cierpliwi, na pewno. Ekstra. Dobra, jedziemy dalej. O! Marek Synowiec. Pełzacz leśny. Niemal umknął mojej uwadze, ale ruch nie jest sprzymierzeńcem kamuflażu. Zwłaszcza w smudze światła, która przedzierała się między drzewami. To jeszcze planujemy. Ja nie wiem, wiesz co, a która jest godzina? Ja nie widzę stąd. Ojejku, to będziemy musieli zaraz skończyć. Ja w ogóle, właśnie napisał Łukasz, te małe skurczybiki nieźle się kamuflują w te kory drzewa. I właśnie dzięki wam i takim też opisom dowiadujemy się dużo więcej o tych małych stworzonkach. Faktycznie, niezły, wiesz, taki kameleon wśród ptaszków. On pełzacz leśny, widzisz? Jak się na korze umiejscowił. Fajne nawet jako ciekawostka. O Boże, Marek Synowiec sfotografował prześlicznie sarenkę.
koza sarnę, która starała się przejść obok mnie niezauważona. Co się śmiejesz ty? Nie śmiej się ze mnie. Bardzo mi się podoba również kolorystyka i ona ciebie widziała. Ona ciebie chyba widziała, bo taki akurat tak odnoszę wrażenie, że gdzieś tam zerknęła. Fajne. Idziemy dalej jeszcze. O kurczę. No właśnie, to jest ten zimorodek. Tak jak tu napisała Małgosia, mój pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, na pewno nie ostatni. Nie, już, nie. Zimorodek. Aha, bo to jest, ale pierwszy. Wierzę, że emocje były ogromne. Wiem na pewno, że... Znaczy, nie wiem, co czułaś. Ja mogę tylko sobie móc wyobrazić. Ach, piękne są. Pięknie oczywiście zrobione zdjęcie. Bardzo ładnie też skadrowane. Marcin Osowski, Tucholski Park Krajobrazowy. Kurczę, ile wy macie różnych kadrów. Okazuje się, że wy ciągle robicie zdjęcia. Bo już któreś zdjęcie widzimy kolejnej osoby. I no i co? Zachód słońca? To my jesteśmy takie lesery, wiesz? I te kretowiska, które tej zimy są bardzo często widziane, bo ta ziemia nie jest zmarznięta i one sobie super działają. O kurczę. Wiesz co? Ja nie doszedłem do tego, gdzie to jest. Wydawało mi się, że jest to Bytom. Że to jest ulica Krakowska. Może się mylę. Nie, chyba się mylę. Ale jest klimatyczne miejsce, co? No, szczególnie ta kamienica po lewej stronie. Kurde, robi robotę. Świetne. To światło tu robi. I te czerwienie. Widzisz? Czerwony samochód, czerwona kurteczka. Też wypatrujecie. To widać. Oj, malowańce od Łukasza. Przelecimy szybciej. Aha, mandarynka. Właśnie, popatrzcie, kolejny ptak, który mamy możliwość dzięki wam zobaczyć je. Który jest wśród nas. Z bliska. Tak. A który widzimy go po raz dla nas nie? Jest wstyd nawet się przyznać, ale dla nas jest egzotyczny, ponieważ my nie widujemy takich. Oj, ptaków. Pięknie. O właśnie, Michał Skarbiński. Poszukajcie go na Behance. Wejdźcie sobie na grupę. Często Michał w opisach swoich zdjęć dodaje link do portfolio na Behance. Zobaczcie, naprawdę, naprawdę się dzieje. Świetne. Świetne, taki dark. Nie? Konrad napisał, że mu człowieczka zabrakło do kompletu. Też byłoby fajnie. Wtedy to już byłoby cudo. Świetne. My będziemy zaraz kończyć. Jeszcze chwilkę, przelecimy kilka zdjęć. Bo i jest i zmykamy. Już... To jest już dość późno, a my i wy również musicie iść do pracy. I tu jest lepiej z tym okiem, widzisz? O to właśnie tu jest dużo lepiej. A fajnie kombinujesz. I też ten makijaż ust jest tak fajnie wkomponowany. Może ciutę dużo światła jest tutaj na rękach i tych rąk może jest, nie wiem. Ale ogólnie, może ta dłoń jest niepotrzebna. Może ta dłoń też trzeba uważać, zwracać uwagę, jak my układamy, jak modelka układa, bo ja nawet jak jestem modelką, jak Michaś mi robi zdjęcia. Jak ja fotografuję sarenkę. To ja też kontroluję to. I ona zawsze mnie zauważa. Co? A, jak mnie ustrzeliwuje. I zobacz, 50, fajna ogniskowa. Przeniosłeś mnie w czas Rockforda. To właśnie były takie zdjęcia. I ja mam sentyment do tych zdjęć i lubię. I myślę, że to jest obca osoba. Może. To jest street portret. No nie. Chociaż wiem. Nie. Ta dłoń. No może troszeczkę zapozowane. Po prostu może w mieście wybrali się na sesję jakąś miejską. Okay. Albo Andrzej po prostu zaczepia niektóre osoby i robi im zdjęcia. O. Fajnie, jak to opiszesz i opowiesz nam, zróbmy jak to kiedyś było. Taki projekt. Zawsze można zrobić. Nie? No. Kamilku, no sztosik. Nie ma kulki na niebie i to lubię.
fajnie. Mm-hmm. Pamiętajcie o tym, że czasami warto pójść w większe kontrasty i nie pokazywać dosłownie wszystkiego. Wiecie, chodzi mi teraz o światła. Kontur też pisze historię i fajne rzeczy można wyciągnąć. Oj, to widziałem i powiem wam, że świetne zdjęcia. No, to gdzieś jest plener. Miejscowa zrobiła też tak, fajną. Który jest na pewno, to jest tylko część z sesji, którą wykonał Mirek. Mam nadzieję, że jeszcze nam pokaże. Ja właśnie marzę o tych okularach. Tak, lecimy nie jeszcze. Nie wiem, czy to się nazywają okulary, czy to są gogle, czy coś takiego. To są brele spawalnicze. Ale już o tym mówiłam. Kochani, 8 minut i będziemy się żegnać. Tutaj zwróciłem uwagę na to zdjęcie, bo widziałem je wcześniej na grupie. I powiem Leszku, że tutaj nie do końca pasuje mi ta babka. Tak? Mhm. Mało jest przestrzeni nad nią, widzisz? Mhm, no widzę. Kurczę, albo troszkę szerzej, gdybym zobaczył to zdjęcie. Nie do końca. Wybacz za szczerość, ale... Nie Leszkowe. Nie Leszkowe. O, może tak. To jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, nie? Że ten kontur, kontrast może też zrobić fajną robotę. Piękny jalanek. To już widzieliśmy któregoś dnia. Widzieliśmy i powiem ci tak, Zbyszku, moim zdaniem najlepsze twoje zdjęcie na naszej grupie. Po prostu tak zagrałeś tutaj fantastycznie wypatrzone przez ciebie kolorem niebieskim. Mega bardzo podoba mi się to zdjęcie. O, Michał już któregoś dnia mi o tym mówił. To jest fota, na którą trzeba dłużej popatrzeć. Tu wszystko robi fajną robotę. Nawet te odbite ślady na tej jezdni. A to Małgosia jest. I... A nie. To Małgosia zrobiła zdjęcie. Myślałam, że Małgosia stoi. Super. Ale fajnie. Ja myślałam, że to Leszek Małgosi zrobił. Ekstra. Szczegiełek. A ja czytam o... Chłopaki piszą o tym. O zimorodkach, wiesz? Mhm. Są płochliwe, ale często się zdarza, że ciekawość bierze górę i podlatują pod samą lufę. O kurde. Dokładnie są ciekawskie. Świetnie. Natalka napisała. Oj, późno weszłam. Właśnie wstawiłam nowe zdjęcie koncertowe. Pozdrawiam. Są terytorialne, Robert pisze. Potrafią dużo zjeść, mają duże zapotrzebowanie energetyczne, no i bardzo dbają o higienę. Te, co nie dbają, mogą utonąć lub się wychłodzić. Kurczę, ile oni wiedzą. Nie przepraszaj, Leszek. Pisze. Tak, przeczytałam. Fajna czarno-biel. Słuchajcie, w nocy czarno-biel to trudno w odbiorze, nie? Tak. Trzeba mieć, powiem wam, jaja, żeby zdecydować się. Drapię się, wiesz, po pięcia, bo mnie tak swędzi pięta. Zaraz ty będziesz klepnięty. Nie stukam cię pod tym, pod stołem. O. Ależ pięknie to jest mega pokazane. Mega. Ciekawe, czy poleciał gdzieś tam, nie? Na pewno. No. Ależ pięknie. I są cycki. XT3, Fujik. No trudno mi jest powiedzieć coś na temat. No nie będę cyganił, że nie spojrzałem tam, gdzie spojrzałby każdy facet. Ale ja jako kobieta też spojrzałam. Ładne, ma piękne ciało, nie? I ładne piersi. Ale rzuciło mi się w oko, wiesz co? Klamka z okna. Aha, a bo patrzyłeś na piersi. I zaraz zobaczyłem tą klamkę. Aha. A to źle. To znaczy fajnie by było, bo okno jest... No okno takie, wiesz, widać, że cegła i tak dalej. Akurat by się marzyło, żeby to było wszystko w takim starym stylu, no nie? No, ale przeszkadza ta klamka, nie? Przeszkadza. Ja przepraszam was, mężczyźni, że tam pomarudzę.
bo modelka ma przepiękne ciało, sylwetkę i tak dalej. Tylko ja nie wiem, czy do końca mi odpowiada. Nie, nie odpowiada. Poza, którą przyjęła, bo ja wiem, że to chodziło akurat o wyeksponowanie pewnie ciała, ale chciałabym zobaczyć ją w innym ułożeniu, wiesz? Gdzie, żeby gdzieś spojrzała w okno może, coś takiego. Ja lubię, kiedy jest okno i gdzieś tam modelka patrzy w dal. To znaczy, takie mam zboczenie. To ja powiem jeszcze od siebie, że tego typu zdjęcia podobają mi się najbardziej wtedy, kiedy modelka nie ma kontaktu z wzrokowego. No właśnie o tym mówię też. Osobiście ja lubię i ja zazwyczaj robię, czy ty też jak mi robiłeś gdzieś tam przy oknie, nie takie, ale tak nie stałam. No nie. No, ale właśnie o tym mówimy. Chciałabym zobaczyć inaczej i chyba bez tego ułożenia dłoni. Okej, okay, 3 minuty. A czekaj, bo nie zostawiłem chyba. Było, dobra. Nie, super dawałeś wszędzie. No dobra, okay. Napisałem komentarz. Wiecie co? W Kazimierzu Dolnym. To jest przyjemne zdjęcie. Dlatego, że to światło tutaj robi fajną robotę. I słuchajcie, no pospolity temat, nie? Co? O, przepraszam, się chłopy odezwały. No chłop, nagle się ruszył nagle się ruszył czat. I zaczęło się tak. Konrad napisał, mi tam gwiazdki przeszkadzają. Łukasz, Konrad mi też. Łukasz, nie żebym coś sugerował, ale te gwiazdki rozpraszają. Tak, tutaj troszeczkę za ciasno dla mnie. Wiecie co, chłopaki, no ale przeprosiłam fajnie, was. Fajnie, że tak. Jesteście po prostu zdrowi. To jest foto dnia. Ale super. To są dwie kościelne. A, no tak. Popatrzcie, jak można pokazać. Rewelacja. Stary, po prostu tak patrzysz pięknie. To może być jako okładka na coś, nie? Tak. Uważaj, żeby ci nikt nie podprowadził tego zdjęcia. Bardzo. Szkoda, że Mariusz się w ogóle nie udziela, nie odzywa i tak dalej, bo czasem mógłby coś powiedzieć o swoich zdjęciach. A tu wpadam aż w taką iluzję optyczną jakąś, nie? No. Ten długi czas tak ładnie zrobił robotę. Bory Tuchalskie. Marcin chyba gdzieś w pobliżu mieszka i robi sobie wypady. Mam tam rodzinę. Pewnie z Grażynką. Albo nie z Grażynką, ale na pewno Grażynka mu nie zabrania. Grażynka to jest żona Marcina. No wiem, z Grażynką. Pewnie z Grażynką. O. I Artura zdjęcia też już poznają. Fajna w ogóle miejscowa i powiem wam, że byłem tam bardzo często i nigdy nie popatrzyłem na ten szyb i na tą kładkę z tej perspektywy. O! Łukasz fajnie to określił. Oj, ciemne chmury się zbierają nad kościołem. Tak. No, a powiem ci, że ja tam głośno nie mówiłam o tej okładce, ale coś w ten deseń właśnie pomyślałam. Okej. O, proszę. I Weronika. Piękna krajobrazowa. I tutaj po prostu brawo. Tak, ode mnie również. Bardzo, bardzo fajnie. I no cóż więcej, plany, mgiełka, gdzieś to chmury tak nisko osadzone. I świetne. Brawo, i brawo za odwagę właśnie też w czarno-bieli. Ola często właśnie pokazuje zwykłe rzeczy w fajny sposób. Podoba mi się. Ola już z tego miejsca... Było coś już, nie? Podobnego. Tak, tak. Też pierwszy plan był w cieniu, drugi taki tak. Oświetlony. Bardzo ładny dzień był. No tutaj jest niezły montaż. Trochę tutaj się przy tych gałązkach to jasne porobiło, nie? Nie tak, no. Nie tak do końca. Ale fajnie, że eksperymentujesz, fajnie, że próbujesz. Bardzo fajny pomysł. Pomysł jest jak najbardziej na tak. O! No. Rozmawialiśmy z Dorotką na temat tego zdjęcia. Właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, że nie zawsze patrzymy tak samo. Bo Dorotce się to zdjęcie nie podoba. Znaczy nie, ja to nie to, że się nie podoba, tylko Michał zareagował na to zdjęcie i byłam ciekawa. Podchodziłam do tego zdjęcia kilka razy tak. I zanim zadałam mu pytanie, prześledziłam kadr, bo jeszcze jest taxi bar, jest podpis, w ogóle się zasugerowałam podpisem
I przyszłam do niego, on siedział przy komputerze i mówię, co cię tak ujęło na tym zdjęciu? No, dokładnie tak było. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że jeśli byście mnie dzisiaj zapytali o to samo, to powiem wam, nie wiem, ale to zdjęcie mi się podoba. A on wtedy też nie wiedział. Tak jak tamten z parkingiem, świetne zdjęcie, tak tutaj po prostu nie to, że nie rozumiem z tytułem, bo to już pomijam tytuł, bo ja sobie nie interpretuję tytułami, ale nie, tamto zdecydowanie lepsze. Twoje, Zbyszku, tak, znaczy twoje, takie wow. Czemu takie małe? Hopie, dawaj nam tu większe zdjęcia, bo całkiem... O, Zalew Zembożycki, tak. To jest nasz zalew. Tak. I to jest zalew, który mamy... a Muriel Skrzypek to jest dziewczynka, którą, o ile się nie mylę, Muriel jest dziewczynką, której robiłam zdjęcia po komunii. Więc Muriel ma kilkanaście lat. Skąd to wiesz? Dlatego, że mam koleżankę o takim nazwisku i ich córka ma na imię Muriel. Jeżeli to jest ta sama, to ona nie ma jeszcze... 10 lat? 11? Nie, no co, to jak ja po komunii parę lat temu, ona nie ma jeszcze 18 chyba lat. Mieszka w Lublinie. Jak po komunii, to ile lat temu miała tą komunię? 10? 7. A, już tyle, tak? Jakoś tak, nie pamiętam. W skansenie je robiłam. Super. Większe proszę. Mateusz B. napisał, nie korzystam z Facebooka, ale muszę przyznać, że poziom na waszej grupie, piękne foty. No tak. Słuchajcie, ta grupa ma 5 lat, bo niedawno właśnie rozmawiałem z Dorotką na ten temat. Poziom po jak prostu... Jak pięknie, jej, Łukasz. Poziom poszedł tak do góry, ja jestem tak dumny, słuchajcie. No i nas to cieszy przede wszystkim, tak. bo nam szkoda, bo widzę, że Michał chce dalej, jeszcze. No. Czas ucieka, a te zdjęcia faktycznie są. Wiecie, co jest najpiękniejsze tutaj na tej grupie, że od wielu z was powinniśmy się my uczyć i... No i tak jest, nie? I wielu z was po prostu daje nam zdjęcia, które są dla nas inspiracją i powodem do zachwytu. No świetnie. Daria po prostu leci tak z montażem, z obróbką, że... No widzicie, że Daria też pracuje ze zwierzaczkami, ale te zwierzaczki chcą z nią współpracować, bo na każdym zdjęciu po prostu mega. Orion, Mars, Plejady z wczorajszego wieczoru. Kurczę. Widzicie, że Robert chodzi tam w nocy, nad ranem, wieczorem. W dzień chyba nie. Ale o wszystkich porach. O. I to jest znowu portret street, który właśnie być może Andrzej właśnie taki projekt sobie realizuje. Ale dobre szkło masz, stary, ale masz szkło. Street portrait. No tak, tam też tak było napisane. Świetnie, rewelacja. Po prostu tak naturalne zdjęcie. Naturalność tej dziewczyny jest... No, ale jakie odważne spojrzenie, no nie? Tak. To też jest twoja zaleta. Zwykła nuda pisze, że mandarynka jakby pływała w złocie, Łukasza. No cudnie. Tutaj coś się delikatnie już zaczynało dziać. Z tymi drzewkami tutaj, nie wiem czy to kwestia ostrzenia, clarity, czy, ale jest bardzo piękne. Fajne, przyjemne. Dorotka, już przegięliśmy. No to ja ci powiem tak. Dobra. O, widzicie, to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Rewelacja. Świetne. Wiesz co, tak. Zbychu? Zbyszek Ciesielski właśnie napisał przed chwilą, że jego zdjęcia dzisiaj mają branie. Podoba mi się to zdjęcie. No widzisz. Podoba mi się dlatego, że powtarzam, las bardzo trudny temat i trudno jest... I trudno jest... Coś ci gra. I trudno jest pokazać ten las w interesujący sposób. O, Rudzielec. O, ruda się wspina. Patrzcie jak ja lecę. Marek. A zrobiłeś może za kilka dni pójdziemy dalej w tych zdjęciach, bo my nie damy rady. Przepiękne no, też ja pierwsze plany. Kochani, czekajcie, pozwólcie, że ja jeszcze zobaczę tylko to koncertowe, dobra? I musimy zmienić
Drugie. To jeszcze te dwa. Wiedziałam, że to Łukasz. Łukasz już nam pokazał. Pamiętasz, na którym szlawie, co te same drzewka pokazał ten, w poziomie chyba. Nie mogę dodać komentarza. A tutaj w ogóle już nawet komentarza no nie wolno. Fajnie jest to, nie? W Macu, że patrz. Widzisz, gdzie jest twój kursor, jak ci się straci. To sobie ruszasz myszką i się robi dużo. Aha, to nie wiedziałam. Tak będę wam pokazywał, co mi się podoba na zdjęciu. O. O, świetne. Świetne zdjęcie. Świetne zdjęcie. Bardzo często na koncertach klimat już jest zbudowany. Zwróćcie uwagę, że na wszystkich koncertach, ja przynajmniej na to zwracam uwagę, na tych wszystkich koncertach, na których zbudowany jest ładny klimat, to też zawdzięczamy ludziom, oświetleniowcom, którzy przed takim koncertem planują i oni właśnie budują ten klimat. I cały czas was do tego namawiam, robiąc jakieś zdjęcia w domu, oglądajcie tego typu fotografie, zobaczcie, jak tutaj gra światło i zobaczcie, że na tego typu zdjęciach bardzo ładny klimat buduje dym. I my też kupimy sobie taką wytwornicę. Będziemy dymić w doma. Dzisiaj dymiłam frytkami. Mamy gdzieś to zdjęcie? Ja mam, no mamy, ty pokażę wam. Wysłałam. Dobra, to teraz jako... Na Messengerze ci wysłałam. Tak, na zakończenie, słuchajcie, tego pięknego, taki fantastycznego live'a pokażemy wam bonus. Tylko u nas takie frytki. A wiecie, dlaczego takie frytki? Bo nie mieliśmy rozłożonej tej łopaty. Bo gdybyśmy ją mieli rozłożoną, to wzięlibyśmy sobie to na raz. To jest ten węgiel, o który każdy walczy. A tak naprawdę frytki zjedliśmy, zapomnieliśmy wyłączyć piekarnika i te frytki jeszcze stały dodatkowo 2 godziny, aż w końcu mój syn stwierdził, że coś się pali. No i mieliśmy bez wytwornicy dymu zadymienie, począwszy od kuchni. Dobra. Nic nie piszecie, pewnie już usypiacie, bo jesteście zawsze bardzo życzliwi dla nas i nie potraficie nam powiedzieć, słuchajcie, kończcie już to, bo ludzie chcą iść spać i w ogóle mają co innego do roboty. Marcin napisał, właśnie. Jeśli chodzi o sensualny portret, to Zieniu jest mistrzem. Nie do końca, moim zdaniem. Mam świadomość tego, że od Zienia zdjęcia mogą się podobać, natomiast mnie podobają się inne troszeczkę zdjęcia. Jeśli będziemy kiedyś mogli sobie porozmawiać o takiej fotografii sensualnej, to możemy sobie zrobić live, podeślecie swoje propozycje tych zdjęć i możemy sobie wspólnie no akurat, nie? Akurat właśnie ostatnio Michaś mi pokazywał jakiś profil. O właśnie, to słowo to jest profil. Wtedy co nie mogłam na Instagramie o tych, o tej, co? Sara Fashion Portrait. Właśnie, są profile, które naprawdę, jeśli chodzi o fotografię sensualną, przepiękne, ujmujące i mają jeszcze to coś, czyli te emocje, które no nieczęsto przy sensualnych sesjach są, da się odczuć. Co nie znaczy, że u Zienia tych emocji nie ma, to nie o to chodzi. Po prostu przejrzeliśmy już sobie kiedyś kilkadziesiąt takich profili. Nie ukrywam, że mamy w planie zrobić sobie taką sesję. Chcemy sobie zrobić tego typu zdjęcia razem na pamiątkę. Pamiętasz na pamiątkę kiedyś? 100 lat razem. Znaczy 100 lat w sumie, nie razem. Dokładnie tak, Konrad. Ja absolutnie nie neguję, wiecie o co chodzi, kompetencji Zienia, ale no mówię, że mnie się troszeczkę inne klimaty podobają i no wiecie o co chodzi. No, mam nadzieję, że nie odebraliście tego negatywnie. Nie. Akurat, znaczy, ja myślę, że nie, bo wiem, co miałeś na myśli. Tak. Mamy kilka właśnie takich gdzieś tam rzeczy, które oglądaliśmy i nam się bardzo podobają i chcielibyśmy pójść w te jeśli rozmawiamy o fotografii sensualnej, czy fotografii
Ja znam filmy wideo, słuchajcie, które ogląda się tak, jakbyśmy oglądali 25 zdjęć na sekundę. Zobaczcie sobie rzeczy od Rafała Bojara. To są klimaty, które podobają mi się bardziej od zienia. I to taki jeden z wielu przykładów. Aha. O proszę, no to podeślij link nam na grupę, proszę. A my kończąc... Ale ten Robert jest skromny. Tak, a my kończąc, kochani, serdecznie chcielibyśmy wam podziękować za obecność. Jeśli do tej pory nie przybiliście tam kciuka w górę, to myślę, że to jest dobry moment. To, że byliście tutaj tak długo z nami, jest dla nas najlepszą nagrodą. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy wam za wsparcie. To materialne i to mentalne. Przyznam, że to mentalne jest dla nas najważniejsze. No jesteśmy teraz w takim okresie, powiemy wam, no, że trudniej jest nam troszeczkę zabrać się do roboty, ale postawiłem sobie cel na 2023 rok. 52 filmy, nie live'y, 52 odcinki w tym roku na kanale ukażą się, a jeśli nie, to za rok o tej porze możecie nas odsubskrybować, jeśli nie dotrzymam obietnicy. Nie chcę nawet w to wciągać ani zobowiązywać Dorotki. To jest mój osobisty cel. Pragniemy wam podziękować, że tak wiernie z nami jesteście. Za co jeszcze możemy im podziękować? No za to, że są. No właśnie, za to, że są, że robią zdjęcia i to chyba wystarczy. Tak, i fajnie tak przeszło dzisiaj na tym live'ie. Tak fajnie nam się to wszystko poukładało, bo opowiadaliśmy wam o tym, jak nierzadko musieliśmy kombinować przy robieniu fotografii. I też powiedziałem, że na przykład dzisiaj wykombinowałem, żeby nam się nie przewracał mikrofon. Zrobimy wam zdjęcie po tym live'ie z podziękowaniami za dzisiaj. Ale ja tylko powiem, że nasz mikrofon cały czas przewracał się w lewo i podłożyłem starą taśmę z kamery wideo, a żeby ten mikrofon nie odbierał drgań, to akurat pod ręką miałem chyba czystą skarpetkę od Dorotki. Czystą. I położyłem pod to jeszcze skarpetkę. Ta skarpetka miała iść do wyrzucenia, bo nie ma do pary drugiej. Przydała się. O. I mam nadzieję, że było nas słychać dobrze. Że było nas widać dobrze, że muzyczkę, którą mamy dzięki wam, posłuchaliście sobie miło i gdzieś tam wpadała sobie w ucho. Zobaczyliśmy super, kilkadziesiąt super naprawdę kozackich zdjęć. No i co? No słuchajcie, bez zobowiązań. Jutro info o konkursie, jutro info o łopacie. A kiedy będziemy następnym razem na żywo? Nie wiem. Nie możemy wam obiecać, dlatego że później wychodzi głupio, że nie dotrzymujemy. Adam był z nami, patrz. No, fajnie, dzięki, że jesteście. Później wychodzi na to, że jesteśmy niesłowni, a czasem wypada tak, że nie wiem, wracamy do domu, a ja ni stąd, ni zowąd wstaję w 4:30 rano, więc dla mnie ten dzień jest dużo dłuższy, bo Michał trochę później wstaje. Ty wstajesz po 2 godzinach, no nie ode mnie. I bywa tak, że głowa mi leci, muszę się zdrzemnąć, czasem to jest trochę dłużej. Dlatego myślę, że to będzie bardziej oscylowało w granicach weekendu. Tak. No i wtedy wy macie bardziej prawdopodobne, że macie wolne albo będziecie z nami tutaj. Dobra, nie przedłużajmy, kotek. No więc na koniec tylko jeszcze, nie? Jeśli nie jesteś na naszej grupie, to koniecznie musisz tam wbić i być z nami. 2300 ludzi, naprawdę kilkadziesiąt zdjęć codziennie. Ja namawiam was jeszcze do mocniejszej interakcji z grupą i wrzucajcie, dzielmy się fajną fotografią. Pamiętajcie też nad prawidłową selekcją zdjęć. Zamiast 5 podobnych zdjęć, wybierzcie to jedno najlepsze i zaskoczcie nas pozytywnie. A my może na live'ie będziemy mieli okazję o tym zdjęciu co nieco powiedzieć. Będziecie mogli zobaczyć, jak zachwycamy się waszymi zdjęciami. Myślę, że to też dla was jest jakieś wyróżnienie i nagroda. Życzymy wam zdrówka. Trzymajcie kciuki za moją trójkę. Może w tym tygodniu. Ona ma się sama trzymać. Ona nie się odpaść. Musi sama trzymać.
Michał, dasz mi coś powiedzieć? Bo powiedziałeś, że tylko jedno słowo, ten. A już musimy kończyć. I ja powiem tylko dobranoc i na tym się skończy. O, jest za 25, 12. No dobra, powiedz. I powiem ci tylko dobranoc tam w łóżku i pójdziemy spać. Nie. Tak. Nie. Ja my jeszcze mamy... Słuchaj... Nie. I nic nie mów więcej. Ty już skończyłeś. My jeszcze mamy... Nie. Ty już nic nie mów. My... Ty nic nie mamy. Idziemy my jeszcze spać. Mamy coś do... Nie. Ale Michał, teraz ja mówię już. Ale ty powiedziałeś dobranoc. Nie, jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, ale ty już nic nie dopowiadaj, dobrze? Co mamy? Nic nie mamy, idź z psem. Życzymy wam dobrej nocy i do zobaczenia następnym razem. Nie śmiej się ze mnie. I ja tradycyjnie zrobię wam tak. Pa, pa. To dzięki, że wy jesteście. A ty nic nie mów. Wyłączaj to! Ale Wyłączaj to! Ale my jeszcze mamy... Wyłączaj to, mówię! Wyłącz! Ale my mamy jeszcze coś do załatwienia. Nie mamy! Jest za 20:12. Weź, bo ja nie będę tej ręki trzymać cały czas. Powiem to. Nie! Weź to wyłącz. Jezu, dobrze, obiecałam. Dobrze. Trzymajcie się ciepło. No, byliście, kurde, przy awanturze.